pierwszy raz. Jak nic nie widzisz. Potem ci to w graniu nie przeszkadzało, więc... No co, pewno jeszcze nie macie tego bobu, co? O Boże, o Boże, o Boże, to jest tak, exhibita zrobiłeś, są UFO w kasku jeszcze. Ufonauta. Tak, tak, tak nie wolno. Może nie, spójrz tą szybę. Spójrz tą szybę, nie wolno, oni to sprawdzają. Nie chcę patrzeć na to. Ja bym powiedział, jakby, albo wiesz co, jakbyś zdjął ten hełm, to, to bym mógł to potwierdzić, ale ta maska wygląda jak zupełnie co innego, tylko nie wiem, czy to można mówić tak od razu. Jak to? Co to jest? To z boku to są twoje uszy, czy to są te... O Boże, nie, załóż maskę, załóż hełm z powrotem. Załóż, dej. A tą, no jakby tą paszczę nawilżyć, tak? To jeszcze coś by z tego było. Może. Coś... Popcorn, popcorn bucket. Coś nie wystaje. Ta... O fu, weź. Czyli na grę z zombie też użyjesz tego. Jak, tak, jak przekręcisz to 180 stopni, to byś miał na grę o zombie. No, pytanie, czy to trzeba domalować. Dużo lepiej no. Się oddycha w tym bez kasku na głowie. Coś takiego. Cześć, czat. Jak w życiu. Cześć, czat. Tak, Kowal zauważy, że masz tył głowy jak tyłek babuna. To jest akurat prawda. Przyjeżdżajcie. O, nie, co? Przestań. Przestań, też schowaj ten język. Tak? Nie, ja się nie widzę. Gdzie nie, tu? Tak, to jest... Tu? To jest nie przyjeżdżajcie do USA, to jest maska. Cześć, czat. Te uszy z boku to są z maski, a nie twoje, nie? Chyba. Te? A. To są nie. Te, to są skrzela? To są... Nie, to wygląda jak jakieś gilsy. Nie, to jest moje ucho. To są moje skrzela. Okej, dzięki. A przez oczy coś widzisz? Nic. Aha, no to dobrze, to ci się fajnie będzie grało dzisiaj. Nie, muszę się przebrać za ten coś. Gadajcie sobie, ja potrzebuję minutę, żeby to ściągnąć z siebie i... Mhm. I zaraz jestem. Nie wolno tak. Spokojnie. Co? To co, dla śmiechu nie będziemy nic gadać, co? Jak on będzie miał maskę? Dla śmiechu, nie śmiechu. Póki nie muszę z wami gadać, to jest... Po prostu. Ale nucić można, okej. Okay. Tak, można nucić. Można jeść głup solony, prażony, jak macie, tak jak ja. No mówcie to właśnie. Nie mam. No mówiłem właśnie. To jest czas? Jay, czy ja ci opowiadałem? Proponowałem chłopakom ostatnio, ten gościu, którego sobie zamawiam płatki owsiane, żeby dokoptować paczkę na Allegro, to musiałem coś tam jeszcze dobrać. Nie brałem więcej płatków owsianych, bo nie przerobię 4 kg, więc wziąłem sobie bób prażony o smaku barbecue i solony. I skubany jest dobry. Polecam. Bardzo smaczny. A ty lubisz bób? Tak, ja lubię bób, więc bób jest dobry. Czy on będzie sobie robił trwałą, czy będzie się czesał teraz? Będziesz się czesał tam, pod tą maską? Mówcie coś! Jestem. Co to jest? Wiem, dzisiaj będzie 50 cosplayów. Co to jest, Pretty Woman? Będziesz się na każdą grę zmieniał teraz? Nie, ale było super. Ale... Jestem Space Pirate teraz. Jest dzisiaj Światowy Dzień Mówienia po piratowemu. Po pirackiemu. Tak. Po pirackiemu. A shiverni mi te timbersy. No tak. Tak, to jest typowo po pirackowemu. Nie wiem, jak po polsku jest. Nie wiem, jak jest polski piracki. Nie znam w ogóle polskiego pirackiego. Dobra, ale teraz przynajmniej widzę czat. Cześć, czat. Jeśli na następną grę, to musisz zdjąć czapkę, zostawić tylko przepaskę i założyć mundur, jesteś Snake. Tak? Jesteś przygotowany. Jestem przygotowany na wszystko. Cześć, czat. W końcu widzę czat. Cześć, czat. Jak się wszyscy mają? Ale teraz nie masz ten. Nie jesteś w stanie ocenić odległości. Mam nadzieję, że przepierdolisz w mikrofon nosem. Nie, teraz na kamerę pokazuję. Więc ja mam... Kamera jest tu. Mhm. Cześć, czat. Polski piracki to gry z chomika, tak? Polski czy będą szanty, Ska zapyta w związku z tym. Czy będą szanty? Ja nie potrafię w szanty. Mm-hmm. Tylko na flecie.
Dobra. No to nie, nie będą. Oho. Tak, chcesz rozpiskę? Chcę rozpiskę. Strzelić? We wtorek był grany Plucky Squire. Mm. Kubar grał. Słyszałem, tak, że to jest dobra gra. To jest mam dobra nadzieję, gra. Jest. Mam nadzieję ją liznąć przed sobotnim nagraniem. Zapis jest już na YouTubie. W dniu wczorajszym, jak sam się przedstawił kierownik tego kanału, czyli nikt inny jak sam Mike, grał w grę Edge of Sanity. To jest gra, którą mój kolega, przyjaciel Solfi zrobił. Więc tym bardziej wam polecam, żeby nadrobić ten stream na YouTubie, bo dzisiaj już wszedł. Oczywiście kolega, przyjaciel Solfi na pewno się nie obrazi, jak przy okazji kupicie grę i sami pogracie. Nope. Ale to już jest sprawa między wami a moim przyjacielem, kolegą Solfi. Okay. W dniu dzisiejszym Kubar gra w grę, o której wiem tylko tyle, że jest potencjalnie 50 różnych gier w niej. Yes. I mam nadzieję, że Kubar ma 50 strojów i między każdą grą będzie się zmieniał, będzie zamieniał się na inny strój. Nie? No, ale jest szansa. W twojej garderobie by się nie znalazło? 50? W mojej garderobie by się znalazło pewnie z 50. No, ale znaczy narzekalibyście, bo niektóre byłyby miksami samych siebie. Mhm. W sensie majtki ubrałbym na głowę, a to z czapkę na dupę, ale tak. Sure. Chciałbym zobaczyć czapkę na dupie. No. Jest już na czacie mój kolega, przyjaciel Solfi, twórca tej gry, co była grana. W sobotę jest nagrywany podcast, na którym będziemy mówili o grach i nie tylko, i rzeczach innych. Będziemy rozmawiać o tym, jak było... W sensie ja będę mówił, bo wy nie byliście, ale ja będę mógł powiedzieć, jak było na festiwalu komiksów i gier w Łodzi w ubiegłym tygodniu. Uwaga, będę mówił o książce. Wow. Też się nie zdarza często. Takiej czytanej z literami? Takiej czytanej no, takiej drukowanej, czarna w białej, czy biała albo czarna, zależy jaką wersję kto ma, w twardej oprawie drukowanej. Ale już wiem, która. Nie wiesz wcale. Wiem. Nie wiesz. Nie wiesz. Nie wiesz. Wiesz. Nie, a właśnie nie wiesz. To tak. Nie rozumiesz nic. Napisałem ci na Messengerze. Mhm. Cześć, sprawdzę. Patrz, wiedział. To jest kontent. Wiedział. Dlaczego telefon wiedział. Nie rozpoznaje? Telefon ciebie nie rozpoznaje, bo nie masz jednego oka. O. A on cię znał. On cię znał z oczu. On cię zna z widzenia. Twój telefon cię zna z widzenia, a teraz cię nie widzi. Kiedyś znał świecie. Król Sucharów pisze, że ostatnia książka, o której opowiadał Tartak, była o byciu dupy, więc czekaj. To jest śmieszne, bo prawdziwe. To jest akurat prawda. Ja czytam książki. To wymaniła? Tylko jak są naprawdę dobre. Nie, to tak, o fizyce sobie, czytałeś ostatnio. Faktycznie mówiłem to o fizyce. Ta o fizyce była lekko rasistowska, bo była z lat 50. chyba. Okay. I tak, w sobotę to będzie ten podcast właśnie o książkach, ale jest też szansa, że będzie w tym tygodniu jeszcze sport. Jest szansa, że on będzie bliżej piątku niż jakiegokolwiek innego dnia w tym tygodniu. Zwłaszcza, że większość dni tego... Sobota jest okej. Okay. No. Gdzieś między teraz a podcastem, no. Powinien być. Będzie... Także szykujcie się na sport. To będzie dużo rzeczy. Sofi pyta, czy jak było o myciu dupy, teraz będzie książka o myciu siusiaka. Nie, ten rozdział, ten rozdział obejmował całość. Także pewnie się jest przerobione już. Jak siurka myć, wiedzą wszyscy. No jak to, jak nalewasz do wiadra wody i potem kucasz. Maczasz, tak. Żeby... Tak. Tak, żeby go parnąć. Ale sekcjami. Robisz taki przysiad na rozkroku i tak musisz... Na maczałkę palcami, herbaty. Tak, na maczankę herbaty i tak palcami robić falę, żeby tak go opryskać wodą. Tak, wiesz, o, truszla zna ten profesjonalny dippity dip. Dippity dip, tak. Mhm. Chyba mówisz w wiatrze, dokładnie. Dobrze, tak. To może pogramy sobie w te. Mamy dużo gier do grania dzisiaj, 50, więc ja się zrobię trochę mniejszy pirat. To zrobił ktoś sławny, znany, nie? Nie, to zrobiło mnóstwo ludzi. No właśnie. No.
Ale w tym jest na przykład Derek Yu, z tego co wiem, nie? Mm-hmm. Derek Yu to jest koleś od Spelunky. Spelunky, no. O. Znaczy to jest, jeżeli to jest tak jak mi się wydaje, to jest bardzo fajny pomysł, bo możesz mieć pomysł na prostą grę, nie? Zrobić takie, powiedzmy, prostą mechanikę, ale nie warto z tego, w cudzysłowie, nie warto z tego robić całej jednej gry, nie? Która by wylądowała na Steamie na przykład, więc takie zebrane, małe, szybkie pomysły, tak z takiego game dev jamu na przykład, nie? Znaczy właśnie z tego, co słyszałem gdzieś tam, jak dzisiaj chwilkę poglądałem, to wydaje mi się, że właśnie to było bardziej opisywane jako gry, które mogłyby wyjść jako pełnoprawne gry, na przykład w latach 80-tych. 80-tych. Oh. 80-tych. I one by wtedy mogły wyjść i one by wyszły w takiej formie, nie? One oczywiście są jakieś tam upgrade'nięte o jakieś mechaniki, typu myślę, że to niektóre chyba jest generowana losowo, albo coś tam, w sensie no. Takich rzeczy, których nie było po prostu wtedy, więc one są jak pytam ten, ale to nie są właśnie, to gdzieś tam jest podkreślane, że to niby nie są mini gry, nie? To nie są mini gierki, jakiś taki bundle, tylko to po prostu, oni sobie zrobili taki passion project, nie? Że każdy zrobił sobie gry takie, które od początku do końca takie, jakie mogłyby faktycznie wyjść, nie? I z tego powstał właśnie taki bundle. Cool. Więc... Chad jest zaskoczony, że to jest faktycznie 50 gier, a nie że sobie bekę robimy. To jest 50 gier. Tu nie Fake Forge, tu nikt nikogo nie robi w konia. W sensie, no, w latach 80-tych, 70-tych gry były faktycznie. Tam każdy jest jeszcze ma taki opis z tego, co widziałem. Chyba nie zapominaj go czytać. Chyba na każdy kadr możesz odpalić takie parę słów, ale one są chyba wymyślone z tego, co dzisiaj widziałem, że jakby taki jakby background story do każdej gierki taki zmyślony, powiedzmy. Nie? Czyli to tam zrobił ktoś. Larpują, tak? Chyba tak. Musimy to zweryfikować, bo wydaje mi się, że właśnie na przykład nigdzie nie będzie w opisie, że zrobił tą grę Derek Yu, nie? Tylko będzie gdzieś tam zrobił ją ktoś tam, kto w piwnicy kiedyś coś tam siedział i się nudził i wiesz, i dom mu spłonął, ale on ratował coś tam. I zrobił taką grę, bo brat coś tam na przykład. Emk już pisze, że jest jakieś metastory, że te gry zostały stworzone lata temu i tak, takie, no, widzę to, nie? Znaleźliśmy, tam wykupiliśmy cały ten zaplecze na przykład firmy Atari z lat 80., nie? I znaleźliśmy na strychu kartridże z niewypuszczonymi grami, nie? Robimy pakiet. Tak. No, do tego właśnie, dlatego to jest takie, warto to w ten sposób właśnie zaznaczać, nie? Że to jest... Jestem ciekaw, nie wiem, czy każda gra ma swojego autora w rozumieniu, czy lista jest jawna, nie? Na przykład wiemy, że tą grę zrobił ten koleś, ten tom, czy po prostu są totalnie anonimowe, nie? Taką chyba trzeba będzie w necie chyba. Tak. Chyba, bo na początku to, co leciało, to chyba są... To, co na początku leciało, to chyba są normalne kredyty, czy to też były wymyślone kredyty. Chyba były wymyślone też kredyty. Au! Bo jakby w opisie właśnie tych gier, jak tam jest niby o twórcy, ale to nie są, tam nie są napisane. Więc może po prostu są gdzieś jakieś takie schowane kredyty, żeby było wiedzieć, kto odpowiada za co. Ale tak, jest to w ogóle pierwszy raz słyszę o tym i bardzo ciekawe. Aha, to było od razu już śmierć. MQ już pisze, że UFO to gra 50 singlowych i multiplayerowych gier od twórców Spelunky. No tak, to wiemy. To jest prawda, bo wielki krawca pisze, że... Derek Yu i koledzy. No, że story jest takie, że wymyślony wydawca z lat 80., a teraz przywracają do życia piraci, w sensie odkopali Romy. No właśnie o to mi chodzi, nie? Mogę wskoczyć teraz tu. Nie. Kama over będzie. Nie. Będzie. Nie. Będzie. A to by był w sumie bardzo fajny lub. Widzisz, ty motywacji potrzebujesz po prostu. Zawsze, Jay. To musisz skupcie przejść wszystkie naraz? Nie, skupcie się, bo mam pomysł. No. Aha. Na przykład, że masz taką grę w stylu rogalika. Załóżmy, że tutaj jest 50 i grasz tą grę tak długo, aż stracisz życie. I jak stracisz życie, to odpala ci się następna gra. I grasz nią tak długo, aż stracisz życie i wtedy odpala się następna gra. Ale każda z tych gier ma jakieś milestone'y i jak tam dojdziesz, to twoja postać zdobywa jakieś umiejętności, nie? No. I teraz można by się zastanowić, czy ta postać jest zawsze taka sama w tych grach i umiejętności się przenoszą między tymi grami. Ale zmienia się jej art style? Tak. Za każdym razem jest inna gra, w cudzysłowie, nie? Ale to samą postacią. Z tymi samymi skillami, Więc właśnie, to mogą być różne, ale może być ta sama postać i ona może w każdej z tych gier zdobywać inne...
inne umiejętności. Cała sztuka polegałaby na tym, żeby tak to zbalansować, bo jedna może być na przykład teraz takim platformerem jak Kubar gra, nie? A za chwilę to może być kart racer. Mhm. Nie? I tak, żeby w każdej z tych gier, jak gdzieś tam dalej dojdziesz, to żeby był po prostu progres. I czasem są takie miejsca castlevaniowe na przykład, że masz double jumpa z innej gry i teraz możesz w tej grze gdzieś tam skoczyć, nie? Kupa roboty, ale to by mogło być fajne. Dobra, a jak się wychodzi... Wielki Kawca napisał, jakie jest background story tego, tam możesz to tak przeczytać. Ale to jest w języku obcym, to ja... Gdzie się czyta te... Przecież tak po polsku. Yeah. An alternate universe, according to the story of FIFA 50, the games were all created by the fictional 80s video game company. Explore the castle, that but watch out for traps. Ahead of its time. Okay. O, i tutaj właśnie jest description. To other games. Okay. 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 No, fajne. Barbuta. Gdzieś w tym miejscu powinien być. Visit at least 25 times. O, history. No, na tym ostatnim. The game that started it all. Tak. Tak. Almost got Thorson Peter fired. To on to robił sobie. Refleksyjny. Za czasem robił. Tak. Dobra, to teraz trzeba tą historię śledzić. Nie musisz przełożyć na drugie oko. Nie, muszę. I teraz możesz wejść pod pokład i zmienić. Tak, drugie oko. I możesz abordażu dokonać teraz. Pod pokładem. Czekaj, bo nie zrobiłem... O, to jest na dwóch graczy. Tam jest chyba dużo na dwóch graczy. Misiek pyta, czy jesteś Jack Sparrow z temu. Czy jestem co? Jack Sparrow z temu. Tak. Nie musiałeś zejść pod AliExpress. Więc właśnie, czemu ja się mówi z temu, a nie AliExpress? Bo to jest. Bo AliExpress się wyrobiło. AliExpress zaczęło gonić tych wszystkich oszustów. Nie, to jest takie samo gówno. Nie no, oczywiście, że jest gówno, ale oni przynajmniej, wiesz, poświęcają jakiś czas, żeby gonić oszustów i złodziei. Jest moderacja. No. A temu absolutnie nie, ma dalej ten taki śmietnik, który... No ale już się prawie nie zdarza, że zamawiasz produkt A, a dostajesz jakiś tam no. A z temu, nie? No. Okej, okay, co my... Choose an action. A na temu to jest norma. Aha, czy widzieliście, jak Kowal je burgera? Gdzie? To się teraz? Zdjęcie wrzucił. Teraz Kowal. Wiesz, to... Tak. To tak jest, to nie wolno, tak? Nie wolno, on zamiast bułki ma dwa liście sałaty. Ale ładnie. Tak nie wolno jeść. Tak nie wolno jeść hamburgerów. Bo to jest burnejka burner. Burner. Burnejka burner to jest. Burnejka burger burner. Burger burner to ja bym chciał akurat. O, to wygląda fajnie. To wygląda jak się nazywała ta gra tej dziewczynce, co tańcowała tak w rytm. No i też się przesuwała po... Dance Dance Revolution. Nie było Dance Dance Revolution. To było... Necrodancer? Coś tam? Tak. To była fajna gra. W sensie w ogóle nie potrafiłem w nią grać, ale była fajna, bo fajna muzyka była. Jeszcze ruch w dół. Ja nie przeszedłem nigdy. Dance Central, tak, ta gra się Dance Central nazywała. Długo graliście Dance w Dance Central? Central? Jak odebraliście swojego Kinecta? Oczywiście to nie był step up czasem? Ja mam dalej macie papa, do Nintendo, bo wszyscy tańczyli w czasie COVID-u. Jeszcze folii. Czyli nie tańczyłeś w czasie COVID-u. A bo ty to na prezent dostałeś przecież wtedy. Tak, mam to w folii. Jak ktoś ci daje na prezent akcesorium do odchudzania, to jest... No to podziękuj właśnie babie, dlatego jest w folii dalej. Well, taka mała sugestia, tak? Mogę zaatakować? Ja upadałem wam kiedyś w piekarni, potrzebowałem pieczywo sobie kupić na kolację i poprosiłem o bułkę, a pani spojrzała i powiedziała fit. I będę na łożu śmierci będę i cały czas będę myślał, czemu ona mi zaproponowała bułkę. Tak, ale to no, albo z tym, albo jak ktoś ci naprawdę dobry komplement, nie wiem, 20 lat temu sprawi, nie? I potem sobie rozpamiętujesz.
Ja nie potrafię komplementów. Z zarzutami ten to sobie ten poradzę sobie z każdym. Ale komplementów nie potrafię przyjmować. Mówisz nawzajem? Tylko kelnerom, którzy mówią smacznego, mówię nawzajem. Ale niezły śmierdziel. Nawzajem. Nawzajem. Also, czy powiedzieliście kiedyś kelnerowi albo fryzjerowi, że wam nie podobała fryzura? Nie. Kelnerowi, że mi się nie podobała jego fryzura? Kelnerowi nie tak, powiedziałem. Czy powiedziałeś kiedyś? Czy jego? Bo powiedziałem. Nie, czy powiedziałeś kiedyś kelnerowi, że ci się nie podobała jego fryzura? Tak. Tak. Takie było pytanie. Tak. Dokładnie wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że siedzicie sobie przy stoliku i mówisz, kotlet taki zimny w środku, ziemniaczki niedogotowane, takie okejsz, nie? Przychodzi kelner i jak smakuje? I wszyscy przy stoliku, cudowne, zajebiste, dziękujemy bardzo panie kelner, nie? Tak nam smakowało. On odchodzi i się patrzycie na siebie, czemu nikt nie powiedział, że jest po chuju. To jest, o to mi chodzi. Bo brakuje wam w ekipie człowieka, który baby. Nie ma filtra na ryju. I drugi przykład jest u fryzjera. O. On cię tam strzyże i na końcu pokazuje ci lustro, bo chodzi z każdej strony, mówi i jak, zadowolony? I też wszyscy mówią, tak, super. I on ci pyta, smakowało, a ty mówisz, tak, smaczne, no. Mówiliście kiedyś fryzjerowi, że wam nie smakowało? To jest jeden z moich ulubionych memów, jak jest tam, dlaczego jesteś z dziewczyną, która jest twoim totalnym przeciwieństwem. I tam jest, że ktoś musi powiedzieć kelnerowi, że nie zamawiałem tych ziemniaków i to nie będę ja. Yep. Chcę jeszcze raz. Incydent fryzjerowy ze streamu Heroes 3 pamiętamy. Nie pamiętam Król Sucharów. Ja też nie pamiętam. Ludzie mają niesamowitą pamięć do jakichś tekstów, które Tartak... Na pewno lepszy od obskurnych tekstów starych, no. Na pewno lepszy niż ja. Ninja. Moczek pyta, czy odebraliśmy już swoją kopię Lego Hobbits Prime. Jest Lego Hobbits Prime? Chyba było jakiś czas temu. Jest Lego. Jakiś władca na pewno był Lego. Prime ma się łatwo odbiera gry. O, jest Lego Hobbit. Obierz teraz. Co? Boom. Serio? Odebrane. No. Lego Hobbit. Herbal z tej programy też. A czemu nie? A czemu nie? Oh. Żartujesz. Nie. Też na gogu. Boom. Reading. Boom. Thronebreaker. Czemu nie? Falconeer. O. Krokodyl jest I love finding cats and pups. To musi być dobra gra. Boom. Przyjęte. Cyk. Falconeer. A Genos jest trochę spokojny. Okay, to jest stary. Boom. Wszystko na gogu. Boom. Kurwa. Przyjęte. Boom. Ale ja mam Groove teraz. Genosisters. Twister. Hej, Tefrost. Czemu nie? Odebrano. Nie mam mnie w top 10 nawet? What? Lego Lords of the Rings. O, już odebrałem. Dobrze. Ninja Time. O, wreszcie pogląd w Kerbala. Ja nie widzę Kerbala. Ja nie love faktycznie. Finding... O, nie miałem pobrane I Love Finding Cats and Pups. Może nie do patrzenia. To też trzeba mieć, no. O nie, to trzeba wziąć. Na czym to? Na czym miałem to zrealizować? Hej, Zuzo. To jest Legacy Games, a to chyba się pierdolam. No. Oni mają strasznie dziwny launcher, wiesz? Moje oczy go nie zobaczą. Paint Racing Competition, okej. A z Kerbalem to nie było tak, że wymęczyli tą drugą część i okazało, że to wielki zawód był? Kerbalem chyba wyjebali. Zamknęli studio, zanim oni jeszcze nie skończyli Early Accessa, nie? No. Robić. Dobra, to będą no te gry, takie jak na razie bez szału, rzeczywiście mogłem w nie grać te 40 lat temu, MQ już pisze. A bo on mi maluje moje ten, tak nie wolno. Musisz szybko pomalować jego. To jest jakby... A mogę go niszczyć? Trochę Tron, a trochę Pac-Man. To jest Platrun. Platrun to jest, tak. Ciekawe, czy musisz malować całe, czy musisz mieć większe? Właśnie. Jak całe, to słabo to widzę. A dobrze, możesz przejeżdżać ich. Musisz najpierw wyeliminować przeciwników.
nie wiem, oni się rozradzają. No nie mogę na środek wjechać, bo jest koniec wtedy. A, czyli miałeś 50% pomalować, okej. Okay. Wielki Kawca pisze, że Kerbale 2 wydali w oklepanym. Domyślam się, że chodzi o opłakany stan. Studio się zamknęło, zanim grę naprawili w Early Access, okej. Okay. Mogę hamować. Na ręcznym? No. Nice. No, odebrałbym sobie jakąś grę z Prime, ale nic nie mam. Prime... Dawno nic nie odebrałem z Prime. Nine Years of Shadows. Nie kojarzyłbym to odbierał. O, pobierz grę. Okay. Na Prime od dłuższego czasu nie ma... Myślę, że po prostu czas ci się skończył, tak, Kuba. Czy nie tam, że gdzieś najechałeś. Ej, dużo gier to nie mam. To nie wiem, kiedy one doszły. To, no, ja ostatnio też dużo dobierałem, a Jim powiedział, jak to, tylko dwie były do dodania. No bo ja regularnie dodaję, coś mi się pali na Twitchu, to klikam, no. Tak, bo oni ostatnio często dużo dodają. Ale przestali już od jakiegoś czasu dodawać dodatki do gier. Kiedyś było tak, że co miesiąc jakaś skórka do Apexa, jakaś skórka do Koda, jakieś skrzynki do Overwatcha i tak dalej. Od pół roku nie widziałem żadnego takiego dodatku. Ja nie muszę ich od tyłu, mogę ich spokojnie przejechać. Okej, okay, samolot strzela. Jest 50? Chyba nie. O, zobacz, on zrobił nalot dywanowy i wszystko przejął. Nalot dywanowy, no. Łach. Misza pyta, czy to z PlayStation 5 Pro. Tak. Tak. Bo jakoś tak lepiej chodzi. Chodzi dużo lepiej, widzę różnicę. Ewidentnie. Warto wydać 1000 euro. Teraz Overwatch robi cross z Warcraftem, no to jedna firma. Tak jakby prawie zadarło. Jakieś tam dwudziestolecia, nie, jakiegoś tam lecia, coś tam. Dwudziestolecie WoWa, tak. Jest. Jezus, 20 lat. Na 30-lecie yep. PlayStation robią 20-lecie WoWa. Ten. Mhm. Reinhardt ma skórkę tego lodowego. Arthasa? Tak. Kurde, ale będzie 50. Boczek powinien być orkiem. Nie, jest Zendaya. Tam jest Boczek? Kimś, ale nie wiem, Zendaya jest tym. Zendaya? Zendaya. 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 No tak. Już nie pamiętam tych postaci, kto to jest Zendaya. Zeniata. Zeniata, a. No. Zendaya jest tym, co, tym szamanem z Hearthstone'a. Jak dobrze kojarzę. Ale orkiem czy trolem? Zendaya jest orkiem. Nie wiem, szamanny. Znaczy Zendaya jest jakiś taki cienki, to pewnie ten. Trala, nie troll. Tak? No. Tak. Bo orki są masowe. Czarna wdowa jest kimś. Jest się ujdą elfką. I coś tam. No to mi wyszło. I coś tam jeszcze. Zeniata ma skórę trala, no to... 83. Okay. Prawie 82. O, ciekawe. Nic, trzeba wrócić. Do WoWa. No. Do jedynki, nie? Dwójkę nie gramy. A nie ten? Nie, 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 nie wiadomo. Na a działa jeszcze jeden? Marvel nie, Rivals? Nie działa. Tylko chociaż Concord? Na Concord czekam. Na Concorda czekam, no. Ale odebrałem zaproszenie tej gry, co Jay zapraszał, co to było. No to jest ta Valve'owa, nie? Gra ten. Tak. Sam Gaben ją robił. Każdy i jego matka grają właśnie. Ale to też jest hero shooter, tak? Tak. Yeah. Tak. Deadlock się nazywa. Ale on jest połączony z takimi mechanikami mobowymi, wiesz? Bo masz lane'y. I masz tam takie... O, gorzej, no. Moby od... A wiesz, że to jest Valve i równie dobrze to może, jak ktoś ma wydać grę, która będzie tym nowym, tym czymś, co ten, to jest Valve. Znaczy... Hej, czy Boltgun jest spoko, bo jest promocja na e-shopie? Boltgun jest spoko. Boltgun jest fajny, Boltgun jest spoko. Also w Game Passie. Jest w Game Passie Boltgun, tylko miej na uwadze, że jest trudny Boltgun. Robi się bardzo szybko duży gnój.
Roldgun. Magic card. Deadlock to jest smite w innej skórce. Po prostu pamiętam smite, a już chyba na 360 był smite, co? No tak, graliśmy parę. Nie spłaszczał. Z jakiegoś powodu graliśmy. Okej, różowe tak, niebieskie nie. Z takiego powodu, że było multi i było darmo. Nie, to w tym czasie to mieliśmy aż za dużo do grania. Okej, nie mogę się objeździć. Nie pamiętam, czy tam było coś, jak się coś tam grało, to się coś odblokowywało? Nie wiem, czy do czego, nie pamiętam. Na pewno tak graliśmy w Heroes of the Storm przez chwilę. A, faktycznie. Do Overwatcha skórki. Kiedy tak? ten Marvel's Rival wychodzi? A nie wiem, chyba w grudniu. To jest, mi się tak kojarzy, jak było chyba na Gamescomie ogłosili datę premiery. Tak. Krusucharów pyta, czy ojciec Prodeusz ma jedną kampanię, czy kilka, jak w Dumach. Wydaje mi się, że to jest jedna ciągła kampania. I DLC zapowiedzieli chyba w zeszłym roku, ale do tej pory nie ma nawet daty, kiedy wyjdzie. DLC to będzie do Lies of P. A to jest, a kto tego tweeta tweetnął? To nie są ploty, to już oficjalnie, tak? Nie, to znaczy oficjalnie to już było dawno, ludzie piszą, że w końcu oficjalnie, ale oni oficjalnie puścili już dwa arty, nie wiem, z pół roku temu albo rok temu, że robią DLC do tego i że robią sequel też gdzieś tam mówili, ale teraz jakby dali to oświadczenie na swoim profilu, w którym było powiedziane, że pracują nad DLC, pracują nad tym, nie? Nad sequelem, no. Ten Magic Garden był pierwszą grą na LX2, które pozwalał na więcej kolorów i sprite. Nice. Klasyk. Mortal. Czarny się, że Marvel Rivals wychodzi 6 grudnia. 6 grudnia na Mikołaja. Na nie na Dzikusa, tylko na... Śmierdziela. Zajączka. Jak wy mówicie jeszcze na... Na śmierdziela z zajączka, tak. Okej. Na Dziadka Mroza niech będzie. Gwiazdora. Na Gwiazdora, o to mi chodziło, na śmierdziela. A to chyba na wschodzie gdzieś jest Gwiazdor, nie? Moja ja mówię Dzieciątko. Gwiazdor. Dzieciątno, tak. Dzieciątko Gwiazdor? Nie, Dzieciątko Gwiazdor. Dzieciątko na Śląsku ci nie przynosi ci jakiś ten śmierdzący Mikołaj sługus. Przynosi ci sam jebany Jezus ci przynosi po prostu. Dzieciątko. W formie bebe. No wiem, co oni tam mogą przynieść, nie? Węgiel tylko, nie? Tylko węgiel. Max Plastik mówi, że w poznańskim był Gwiazdor. Czym jest ta gra? Poznański był Gwiazdor. Znaczy ja od babci słyszałem Gwiazdor zawsze, ale ona z Wisły pochodzi, więc... Jesteś samolotem, czy tym ludkiem? Czy tym świniakiem? Jestem both. I czemu tam ten jeden ludek się wbił w ścianę? Ty może jak on ginie, to ma robić ona z siebie... ginie, zostawia mi tak, zostawia mi... Platformę z ciebie, z siebie robi. Głupi. Nabij się w połowie drogi na te, skocz na te kostki. No chcę właśnie, tylko to nie jest takie proste. No, wyglądam na proste, bo już... Nie jest proste. Siódmym gościem tam lecisz. Śmierdzie to w słupcy przynosi prezenty. Okay. Gdzie? Słupcy? To jest prawdziwy wyraz? To jest miejsce w Polsce? Tak. Może jest, nie wiem, ale podoba mi się, że tam śmierdzie przynosi. Zresztą pisze, że jak Poznań jest na wschodzie, to tak, Gwiazdor tam właśnie przynosi. Ej, on nie był Gwiazdor. To ja nie wiem już. Ale to wiesz, to czy u ciebie, bo teraz... No to wiesz, nie wiem, czy twoja rodzina cała jest z Poznania i okolic. Zapytałbyś. No, tak, wiesz, no... Mój dziadek od strony mamy jest ze wschodu. Mój dziadek nie, od strony taty jest Kaszubem, był Kaszubem z krwi i kości. Więc jak słyszałeś o Gwiazdorze od babci, a babcia może nie być z tej części. To jest z Poznania. Zanim... Aha, dobra, sorry. Mogę się przerwać. Nie, bo zastanawiałem się, jaki będzie ten bardziej
Gdzie będzie komedik, tak? Komedik momenty będzie najlepszy, żeby ci powiedzieć, że wszyscy spóźni. Gdzie nogi się nie doczekałeś? Komedik, to timing. Śmierdziela palmowa. Słupca, ze słupcy są sami głupcy. No. Tylko je tam szczą śmierdziela i jastrzębia, to tak. Co, to rozdam napisy. Opinasz się? Tak, na czas widzę, bo... Aha. Bo to jest jak ten etap. Jak się nazywa? Tak, w Ori. W Ori, tak. Przedtem to było w Explosion Manie. On ten etap w tym drzewie, co woda goni, będzie mi się śnił do końca życia. Łatwy był. Łatwy, także na dwa dni tam utknąłem. No ale to nie wyklucza tego, żeby był łatwy akurat. No. Man's got a point. A jakbyś teraz włączył ostatnią grę i ją skończył, to jest koniec, wtedy wygrasz? Nie. Nie mogę, bo są zablokowane, nie? Są zablokowane. Tak? Nie. Każdy musi grać, też zagrać? Tylko pisze, że jak nic nie idzie, to możesz Questowi wysłać logi, że ci przejdzie. Nie możesz. Przez które możesz przeskakiwać? Bo przez mury przez możesz... Przez mogę przeskakiwać. Okej, okay, to jest trudne. To jest trudne. 84. Space Pirate Alpha Mix debut in this game. Nowego. Też Space Pirate. Jak ja. Mhm. Ja coś Space Pirate. Tak. Ty planet Zoldaf. Krzysztofin nie powiedział, że to był trudny level. To tego Scotta Summersa właśnie teraz nie pamiętam. Czy ojciec, czy syn był tym kosmicznym piratem? Jak on się nazywał? Pamiętasz? Co? Jeszcze raz. Rodzina tych z X-Menów. Scott Summers, no. Cyklop, nie? No. On był jakoś spokrewniony właśnie z jakimś kosmicznym piratem, tylko tam wchodziła w grę podróże w czasie i nie pamiętam, czy to był jego ojciec, który żył w przyszłości, czy to był jego potomek. Nie, jego... To był, znaczy jego syn został porwany i faktycznie gdzieś tam, wiesz, wracał potem w czasie, ale z jego ojcem też były jakieś tam cyrki. Właśnie, jego korsarz? Nie był jego... Nie pamiętam jego. Au. Christopher Summers. Mhm. Tak, był ojcem. Był ojcem. Gdyby cyklop był piratem, to jakby nosił opaskę. Tak, Christopher Summers, korsarz, to był ojciec tego, Scotta. To był kosmiczny. Z czego? Korsarz Scotta. Tak, to był korsarz. Ojciec Scotta. Tak. Scotta był. Jesteście głupi. Ale wiesz, prawda jest. Draż korsarz. Draże korsarze są najlepsze draże. Najlepsze draże przekłada podobnie. Jaki jest ty? Tam obaj mówicie na raz i żadnego nie słyszałem. Głuchy jesteś. Czyli nie powtórzycie, dobrze. Mówiłem draże zbrodniarze. Tak, draże zbrodniarze, tak. Korsarze kokosowe, tak jest. Nie mogę znaleźć pistoletu. Teraz widziałem, że jest jakaś wersja w białej czekoladzie. Czy wy strzelacie? Dobra, jadłem. Pamiętam, że były dobre i były tanie. Zawsze można było je tanio kupić. O. Ale były dobre, bo były tanie, czy...? Nie, były dobre i tanie. Deep. W białej czekoladzie to nie korsarze, tylko marynarze. Tak. Nie, ale są korsarze w białej czekoladzie. No i nazywają się marynarze. A marynarze są śmietankowe. Wow. Są draże marynarze? Tak. Niebieskie opakowanie. Serio? I one są śmietankowe. Tak, tak, jest kilka smaków. No, one mają tyle lat, co draże korsarzy. Nie, my tu na północy tylko korsarze mamy.
No bo nic, wiadomo, nie wybrzeże, tak? Nic nie wiemy o drażach, o marynarzach. To mi przypomina Yoda Stories i Indie Stories. Pamiętacie takie gierki? Aha, on eksploduje. Na Windowsa 95. I na Macu też wychodziły. Okej. Okay. Kiko też nie wiedział, że są korsarze ten. Korsarze nadal mają wyrób czekoladopodobny, czy już czekolady zwykłe? To jest bardzo dobra. Zawsze była czekolada. Oj, nie wiem. Nie sprawdzałem nigdy, ale to nigdy nie smakowało jak czekolada. Draże, korsarze, niezawodny art. Chciałbym mieć koszulkę z drażem, korsarzem. Ale jednym. Tak, koszulkę z drażem. Miałem na myśli tego pirata. Draż korsarz. Draż korsarz, piękny jest. Kawa, gdzie można kupić draże, korsarze? Tak, to jest ważne. Zakład ZPC z kawa, czyli Zakład Przetworów Czekoladowych. Cechy kokosowe, chrupiące, okrągłe. To są cechy draż korsarz. Nasze słodycze to wynik nieustającej od pokoleń pasji sięgającej 1909 roku. Kochamy to, co robimy i smak produktów z kawa doskonale tę miłość obrazuje. Gdy chodzi o jakość, nie znajdujemy miejsca na kompromisy. Przekonaj o tym się sięgając po nasze słodkości. No to moim zdaniem, jak nie ma kompromisu, to... Pomyślałbyś, że czekolada. Liczba kartonów na polecie 272. To jest nie, no jest niby polewa kakaowa, jest niby 17%. Cukier częściowo utwardzone, tłuszcze roślinne, palmowy, sojowy, rzepakowy, kakao obniżonej zawartości tłuszczu, emulgator, piórki kokosowe, serwatka, częściowo utwardzony tłuszcz palmowy, o, czyli to tak smakuje. Mleko w proszku odtłuszczone, wafle, syrop, barwnik. Chyba pisze, że Lind już osrany. Lind blisko nie jest, draży nawet, Holly pisze. To jest akurat prawda. Lind nie ma startu, nie ma startu do draży. Lind. A, słyszałem Lidl. Nie, dlaczego Lidl jest osrany? Nie, Lind. Lind, ci od czekolady, Lind. Mistrzowie. Także windziarze. Lind Chocolatier? Lind Chocolatier, tak. Albo jak w latach 90. się pojawiły reklamy w polskiej telewizji Raffaello, które sprzedawały to jako chyba najwyższej klasy przekąskę dla bogaczy. No bo tak jest. Bo tak jest, ja wiem. I, tak było. Kurwa, ciało Raffaello to było. I Merci, które się upozycjonowało nie jako słodycz, ale jako prezent, który się daje komuś w nagrodę albo w podziękowaniu. To jest takie, to oni postawili cały przekaz marketingowy na łapówkarstwo. Merci, tak podziękuję ci. No. Grodarze, korsarze są kokosowe, to znaczy nie są takie lepsze Raffaello, to zdecydowanie lepsze niż Raffaello. Jaka jest wasza ulubiona słodka przekąska? Nie pytam jakieś głupie owoce, mówię czymś niezdrowym. No właśnie. Chyba Maxi King od Kindera. Kabanosy. Co to jest? Nie, kabanosy się nie liczą. Słodka tak przekąska. Można? Niam. Miodowy kabanos. Kinder Maxi King. To taka z lodówki. Znaczy na kanapę. A, to nie. Ja tego nie jadłem chyba. Pamiętam, miałem taką fazę na tego batonika Kinder Bueno. To był taki, co się reklamował tak. W kinach przez 10 lat z tą kobietą, co latała po wagonie. Mm-hmm. Kinder Bueno jest cool. Tak dawno nie jadłem słodkiego, że musiałbym pomyśleć. Bardzo... Polo? Miałem taką prawdę. Prince Polo jest bardzo dobre. Miałem taką fazę, że piknika i Lion, jak był piknik jeszcze, potem Liona codziennie jadłem. Dwa lata temu miałem fazę, że codziennie Snickersa jadłem. Po prostu miałem ochotę i potem po 3 miesiącach stwierdziłem, że już nie mam ochoty na Snickersa, a tej pory nie jadłem. O, na Snickersa też miałem fazę taką. Kurde,
Tiger to quality żer, będę to jadł. No, Snickers jest dobry. Krówki też są dobre, miałem fazę na krówki. Ale krówki już nie robią takich krówek jak kiedyś. No to kiedyś były żujące, a teraz są takie, się rozpadają w ryju. Znaczy to ale to są dwa różne gatunki krówek. Tak, ale nie ma już tych lepszego gatunku. Musisz sobie znaleźć swoją firmę, musisz sobie znaleźć. O. Ale śliwka w czekoladzie. Z zakładów Solidarność. To są dobre. Kamyczki. Nie, w życiu nie. Co? Nie wiesz kamyczków? Nie. To orzechy arachidowe najgorszego sortu w kubinkach. Kamyczki. Cukrze. Kamyczki są cool. Mogę zmienić swój wybór? Może. Z kabanosów? Okej, okay. Tak, z kabanosów zmieniam na ptasie mleczko, ale jagodowe. Jagodowy shake, jagodowy. Jest taka edycja. Tak. I to jest jak kokaina. Nie, jak wybierasz ptasie mleczko, to musisz tylko to waniliowe, oryginalne. Zwykłe to nie, to zostaje przy Kinder Maxi King, sorry. Śliwka na łęczowska w czekoladzie. Jest jakaś lista słodyczy, bo ja teraz nie przypomnę. Śliwka na łęczowska maślana jest bardzo dobra, przyznaję, ale z Solidarności jest lepsza. A rodzynki w czekoladzie? Też nienawidzicie, bo nie zabijcie rodzynek? Solidarność też robiła rodzynki w czekoladzie. Wolę żurawinę w czekoladzie. Ja w każdej formie gardzę rodzynkami, więc... Hałwę, o, bez różnicy. Bardzo dobrą hałwę Wedel robi, tą taką waniliową na przykład. Kowal pisze, że obsługiwał kiedyś naraz Solidarność, Linta i Geralt. Nie znam Geralta. I wszyscy przysłali mu sample. No. Geralt, to jest doktor Geralt. Kojarzysz, jak są te pryncypałki na przykład? Edgar. To jest on. Aha. No. Jest, tak, to jest brat doktora Edgara. Brat doktora Edgara, doktor Geralt. Mike się pojawił i ma pretensje, że wczoraj nie było tych ludzi, co jest dzisiaj. Jak nie było? Było. Trzeba było mi powiedzieć, żeby nie iść do kina, no. A tak to byłem na soku z rzutem. Zawsze ci mówię, żebyś nie szedł do kina, Jay. Ale to jest akurat prawda. Pikuta przyszła. Także czeka się przyszła, teraz. Tak? W połowie. Budycze i przekąski. Na Frisco patrzę na listę i pan powiem teraz. Kurde. Na Frisco to są głównie jakieś milki te wszystkie. Kogo stać na milk? Wiesz, czekolada czekoladą, ale oni mają te wszystkie takie przekąski. Oni mają te takie nie ciasteczka, takie takim odciskiem na sześć, tak, takie ciasteczkowe, w sensie w rozumieniu miękki, taki z pączkę. Są bardzo dobre. Tak, mają te taki berklo. Tak, i te okrągłe czekoladowe, znaczy zalewane czekoladą wafle też są bardzo dobre. No, ale zwykłe ciastka takie, wiesz, takie typowe chocolate chip cookie też mają. Mają, faktycznie. Czasem są w Żabkach tego tych mogę większych, tam gdzie eksperymentalne produkty są, takie ciastka widziałem Marsa i Twixa chyba, też były dobre. Ale to w Lidlu ostatnio była cała seria właśnie, każdy ten od Mars Corporation. Boże, w formie ciasteczek i czekolady do picia. Kocie języczki. Moja babcia zawsze miała i częstowała kocimi języczkami. Sękacz lubicie, nie miałem sękacza z 40 lat. O, faktycznie, czasem mam ochotę. W liceum polubiłem. Czasem, znaczy 2 lata chyba nie jadłem z sękacza, ale też miałem taki moment, że miałem ochotę, to może sobie kupiłem z sękacza. Raz 10. Sękacz. A co do kina, byłem dzisiaj... A takie galaretki obtoczone w cukrze? Co takiego? Galaretki takie obtoczone w cukrze. O, jak miałem 10 lat. Tak samo mi wtedy smakowały te takie lodowe, i robię tutaj air quotes, lodowe czekoladki sprzedawane w takiej marchewie foliowej. Pamiętacie je? Zimne. Zimne, tak. One w ogóle nie były zimne, tylko to były zimne czekoladki. To był sobie tylko olej palmowy. Czekoladopodobne. O, tak, korny bananowe. To jest coś, co bardzo często sobie biorę, jak zobaczę. Co takiego? Korny bananowe. Czyli wafelek, baton zbożowy, tylko że czekoladowo-bananowy, więc to nie jest... bananowy. To jest to, co udaje bycie zdrowym, ale jest absolutnie przepyszne. Kocham to. O, okej, tak, też miałem fazę, jadłem to. Jestem fit, a to jest gówno prawda, bo to sam cukier jest.
Ale jaki dobry. Tu mamy jeszcze. Miałem fazę na KitKaty, ale już nie mam. Torcik Dejma z Ikei, jakby co jest, z kokaina. Ja wolałem WW od KitKatów. Ja nadal wolę. No. Okazuje się, że teraz jak zjadłem WW, to jest jakieś takie za bardzo amerykańska jest ta czekolada, czyli taka też nie, no. Nie wiem jak to powiedzieć, taka ostra. Nie lubisz Ameryki już. Tak? I see. Nie, bo tak samo ten Hershey. O, na Maltesersy miałem turbofazę. Chyba Maltesersy to była moja rzecz. O, ja na szczęście nie. Hitów kiedyś się jadłem dużo. Tych. No na szczęście nie, Maltesersy są pyszne. Czemu tak przejmujesz upodobania innych? Tylko dlatego, one są super, ale to trzeba dorosnąć do tego smaku. No ja po prostu nie przypadałem za nim. No sorry, nie. Masło, cukrze. Ja nie lubię czekolady Wedla, tylko piszę, a ja lubię. W sensie ona smakuje inaczej niż Milka na przykład, ale obie mi smakują. Ja z przyjemnością mleczną Wedla zjem, no ale oczywiście no, Linda mi najbardziej smakuje. Skittlesy to jest rzecz. O co chodzi w tej grze? MMMsy czasem jadłem też. MMMsy z orzechami. Ale te z orzechami czy bez orzechów? Z orzechami. Ja wolę z orzechami. Z migdałami? Ja wolę bez. Czy w białej czekoladzie? U nas nie ma takich. Migdały? Tak, są MMMsy, gdzie są migdały w środku. To nie, to ja u nas takich nie widziałem. Bez przesady. Ale tak, to ja chyba powiem Raffaello faktycznie, jak tak teraz myślę. To jest coś, co ja mogę zjeść 6 trylionów kilogramów i będę jadł dalej. Był taki jeden moment. Nie, dlatego, że Ferrero... Właśnie, miałem to zasugerować. Nie bać Ferrero Rocher. Lubię bardzo, ale Raffaello. Mówię wam Raffaello, to na chuj mi zmieniacie. Kurwa, Ferrero Rocher. No dobre jest, no i co z tego? Ja wolę Raffaello. Stan holenderskie półsłodkie herbatniki w mlecznej czekoladzie. Michał proponuje. O, wiem. Te maślane shortcake'i. Te herbatniki takie maślane, tego typu brytyjskiego, angielskiego. Pound to cake. Też mogę. Pound cake'i, tak. Nie pound cake'i. Pound cake'i, tak. Nie. Nie, ja wiem czemu. Co? Nie. Się tak. Ten mem przypomniał. Yep. Co go tam chyba Jay wrzucał, czy ty, nie pamiętam, w nocy nie używałem. Kursucharów pyta, czy komuś Ferrero Rocher kiedyś odbiło dziewczynę, że jest taki zły na tą Ferrero Rocher. Jestem tak to trochę Ferrero, brzmi. Ja bardzo lubię Ferrero Rocher. Vital też się liczy jako ten, jako słodkie? Nie. O, After Eight, dobre. O, After Eight są dobre, tak. One są super jak ten, jak do ciasta na brownie wrzucisz kilka sztuk. To nie wiedziałem, tak można. Ale to prawdziwe. Ale to jest dobre, że jak wrócisz do brownie? Co? Nie? Co? No te Ferrero Rocher. A, Ferrero, no tak. Podejrzewałem, wiesz? Kiedyś były takie ciastka Nippon. Jakby dmuchany ryż w czekoladzie, słodkie jak cholera. Nie jadłem nigdy. Torcik Nippon? Wedlowski, a tak. To Japonia jest. Tak zwany Pischinger. Nippon to ja. Albo Andrut? Andrut jest dla a co to jest? Pischinger. I Pischinger, to oznacza śmierdziel. Pischinger. Nie wiem. A nie, pan tam widzisz si? Pischinger. Czar, czy ktoś jeszcze nazywał Andruta Pischingerem, czy tylko to było jakieś u mnie? Kubar, dużo zjadłeś Pischingerów. Nie pisi! Ile dzień jest w stanie zmieścić w buzi Pischingerów? Nie ma Pischingerów. Ile zmieścisz w ile? Czy 3 to jest max? Głupi jesteś? Nie ma si, król sucharów. W kanibie Pischinger. Pischinger bez si. Wow. Ferrero Rocher jest w każdym briefie film czekoladowy jako porównanie. Porównanie czego? Chyba, żeby takich słodyczy nie robić. Naprawdę ci chyba. Nie wiem, co ci zrobił ten Ferrero. Nie wiem, jest obojętne Ferrero Rocher. Jak mam do wyboru Ferrero Rocher i to drugie. Raffaello, to wolę Raffaello. No, oczywiście.
A Ferrero Rocher jest na trzecim miejscu, bo na drugim jest te Lindory. Co to są Lindory? Ale takie czekoladowe kulki Lindor. Takie trufle, powiedzmy. Może w środku. Wiesz, na pewno. Wiesz, może jakbym zobaczył. Czekoladowe kulki z nadzieniem. Wertety król, no. Jak cukierki, to icy. Icy. A kiedy ostatni raz widzieliście taką instytucję jak bombonierka? Kiedy ostatni raz jedliście czekoladki z bombonierki? Wiesz, to jak mówię, takiej super oldschoolowej, no to pewnie nie, ale te takie te milki chyba są dosyć popularne, nie? To co kupujesz w kształcie serca i tam masz po prostu... Okay. W środku masz dużo czekolady. W tej grze w prawo się idzie X-em, a w lewo się idzie w prawo. O. Okej. Okay. Ma sens. Próbki flipsy. O, próbki flipsy czekoladowe. Jak ja podskoczyłem? Ale co bombonierek, to chyba w zeszłym roku w Lidlu właśnie jadłem ten bombonierkę Baileys. Musiałem spróbować. Okej, okay, ale nie, mówimy o tartaka. Ale mówimy o takich bombonierkach, gdzie... Mają bukiet kwiatów, tak? Jest bukiet kwiatów, to nie wiem. Serce i taka pocztówka, jak ciocie Bożenki wrzucają, że tam wesołego dnia i słodkiej kabusi, wiecie, tak? Mówimy o takich, takie, co mają legendę pod spodem i wszyscy siedzą przy stole, przy kabusi i patrzą, daje marcepanu. Jak otwierasz, to musisz najpierw ten taki pierwszy papier taki twardy, nie? Taki szeleszczący. Karmowaną folijkę taką. Tak. I tu pod spodem, ten jest z marcepanem, opa, a ten będzie z ajer koniakiem. Ten weź, ten baryłkę weź, bo tam jest alkohol, sherry jest. O, baryłka. O tym mówię. Z wódeczką. To nie wiem, takie, ale... Od lat 90. takiej nie widziałem. Ale... Jeżeli by zaliczyć do bombonierki te owoce morza, takie... Co? Czekoladki. Ja, pamiętam. One są dobre. Dobre. To dodam, że moja partnerka jest absolutnie uzależniona od tego, więc, tak? Więc to jest bardzo często, znaczy było, bo ostatnio nie wiem, ale tak jest, to jest ten, to jest w Lidlu i to jest, ja też uwielbiam, to jest naprawdę. Ale dawno tego nie widziałem. To jest, w Lidlu jest absolutnie zawsze. Kuba, to są takie, nazywa się owoce morza, bo są czekoladki w kształcie, nie wiem, muszelek albo coś w tym stylu. I to są takie czekolada mieszana z takim jakby białym kremem, więc to są takie czekoladki, które są takie biało-czarne. Jak marmur tak trochę wygląda. Tak. O, widzę pralin, super view, nie wiem, jakim to jest w języku. Tak nie wolno. Owoce morza. No, to było dobre. Ale ptasie mleczko wedlowskie też lubię, takie proste. Belgijskie praliny to się chyba nazywa w Lidlu. Okej, to moje się pozbiera, widzę. Jak się robi wślizg? Pewnie też X-em. No wiadomo. No. To jest dobry shit. To jest ciekawe, potem jak masz adult money i możesz sobie kupić całe takie dla siebie, to jest kurwa... I wszystkie wpierdalasz do buzi, żeby ci nikt nie zabrał. I kiedyś miałeś jedno, bo ktoś miał i mogłeś jedno zjeść na najbliższe pół roku albo półtora roku. To jest to dla kupisz sobie całe. Na pewno wam mówiłem. Oli, mówisz, się bał jeść te owoce morza, bo myślał, że będą smakować rybą te czekoladki. Było więcej dla mądrych, no. Wow. Sorry, to leżało. Wow. Na pewno wam opowiadałem, jak z pierwszego Marsa jedliśmy w latach 80. i mój stary go na cztery części kroił, żeby dla każdego było po kawałku. To było wielkie święto. Pierwszy tam miał ten taki największy wieńca. Podobno było wieńców. O, są tata. Dobry chłopiec. O, to była fajna gra, to bym grał. No i już zjebałeś. No, można dwa przesuwać? Łe, to jest łatwe wtedy. Myślałem, że się... Na czym to polega? Also, i tak zjebałeś. Nie wyjdziesz. Chyba, że można trzy przepchnąć naraz. Może trzy trójki? Albo musisz do tego po kolei tam przesuwać.
jedynka, potem wpadną wszystkie dwójki, potem wszystkie trójki musisz tam wepchnąć, potem czwórki, potem piątki. Okej, okay, tylko nie mogę piątki... Ale jak mam tą dwójkę i trójkę przepchnąć na końcu, jak one są przyklejone do... No nie, czwórkę z prawej strony i przesuwasz ją na lewo, dlatego ci mówiłem, że jak te dwie dwójki przesuwałeś za blisko czwórki na prawo, to ty się zamknąłeś. No ale nie wezmę nic, nie zrobię nic z dwójką i trójką na dole. Obaj czemu? Przed momentem mogłeś dwa pchać naraz, to czemu jak będzie 3 i 2, to nie będziesz mu pchnąć do góry? 3 myślisz, i 2 że raz. Mogę inne cyfry ze sobą... No to by trzeba sprawdzić właśnie, nie? Stop, nie pchaj tam dalej, okay, tylko czwórkę teraz w lewo i teraz dwie do przodu. No. Cześć Marek. Co to jest to? Może gwiazdka ma jako pierwsza wpaść, bo teraz wygląda jakby jedynki oh, nie było, nie? Dobra, ale okay, gwiazdka to nie wypniesz gwiazdki. Okej. Okay. Okej, okay. Okej, okay. Dobra, czyli pierwsza gra, w której trzeba, okej. Okay. Nudy. Czułem, jak mi idzie ten, jak mi idzie farba nosem. Holly pisze, coś tu było wspomniane o mądrych, no. Mądry zmienił grę, no. Hej, nie mówiłem, że my jesteśmy mądry. Kowal pyta, czy jeszcze czas na quiz. Źle się bawisz, Kowal? Już jest? Jest, top 6? 10. To 10 gry w UFO 50. Mało. Nie. Miałem dla was proste, ale byliście bezczelni na... Ale mnie wkurwiliście. Wkurwiliście mnie na czacie, łącznie z Kowalem. Będzie trudne. Top 10 miast w grach wideo. Nowy Jork. 10 miast. No kurde, to na pewno będzie jak ten... Czy wszystkie muszą być fikcyjne, czy gry osadzone w prawdziwych miastach? Wszystkie są fikcyjne. Night okay, City. To jest ważne. Nie Gota. Ma Night City w top 10. Rapture. Mów najpierw najważniejsze, Liberty City. Nie ma Liberty City. To wiesz, no to drugie. To z Vice City. Jak się nazywa? Nie ma to, Vice City. A Gotham. Los Santos? Los Santos na miejscu 7. Ten dystrykt z Half-Life'a. Nie pamiętam. City 17 to było. O, City 17, no. Nie, nie ma. Mogę, chuju. Raccoon City. A Gotham? Raccoon City na miejscu 5. Kurwa, jak mnie ignoruje. Silent Hill na miejscu 4. To miasto z Final Fantasy 7, jak ono się nazywało? Ja ci nie pomogę. Nie, ja nie chwilę pytam. Nie pamiętam. Golden Saucer? Nie, Moria z Lego Hobbit. Midgard, to był Midgard. Midgard na miejscu 6. Moria z Lego Hobbit. Biały nie Sad. Nie wiem, co mówił Quest. Biały Sad, nie. Baldur's Gate. O, Quest jeszcze mówił Gotham. Nie ma Baldur's Gate, nie ma Gotham. Nie mówiłem Gotham. Nie ma Baldur's Gate'a? Ja powiedziałem. Lista, wiecie co znowu. Jednego nie zgadniecie. To może... Jednego nie wiem, wam nie pomogę i będzie pierwszy top 10, w którym nie odgadliście. Damy radę. Jak się nazywała ta osada z bombą atomową w Falloutie trójce? Megaton. Megaton. Nie ma jej na liście. Miasto SimCity. SimCity? SimCity? SimCity. Nie ma. Cycadela. Nie ma Cycadeli. Moim zdaniem już zgadliśmy wszystkie. Tarkow. Nie ma Tarkowa. Kurde. Co zgadliście? Zgadliście Raccoon City? Zgadliście Midgard na 6, zgadliście Los Santos na 7. Więcej zgadliście. A Silent Hill na 4 też zgadliście. No, a Raccoon City? No, Raccoon City jest na 5. No to jest na pierwszym. To Zbyszoka Kowal już mu mówiliśmy, ale powiedział, że Rapture nie ma. Radom. Radom jest Radom. Na 11. A Jadom? Radom. 12. Zamki z Heroesów. Czy są zamki z Heroesów? Tak, zamek tych. Nekromanty jest na miejscu.
Okay. Ale ze smokiem już zbudowany. Z trzema, z kodem na trzy czarne smoki. Okej. Okay. Orgrimmar. O, Orgrimmar. Nie. A jak się nazywało? Under City. Jak się nazywało aliantów miasto? Stormwind. Stormwind. Nie. Nowigrad. Nie. Kolumbia. Nie. Masz zgooglowane wszystkie, czy...? Nie, po prostu jestem dobry, o co ci chodzi. Sure. Anor Londo. Nie, nie ma na liście. O, masz wylew? Zwańcie po bambula z Anor Londo. Pewnie coś z Soulsów, ale nie grałem. No właśnie dlatego też szukam trochę Soulsów, ale czy byłoby na liście 10 miasto z tym? Z Soulsów? Majula musi. Majula nie ma. To by było dobre, jakby było Blighttown. Majula to jest tylko ognisko na plaży. Majula Matata. Czy jest Blighttown? Nie ma Blighttown. Majula Matata. O, Yharnam. Jest Yharnam? Yharnam, na miejscu stał. Trzecim. Jest Yharnam. Z Bloodborne. A Krat? Nie ma Kratu. Neverwinter? Slice of P. Co? Ej, Neverwinter może być faktycznie. Wszyscy na raz mówicie. Jak się nazywało miasto z Alana Wake'a? Nowy Jork. Bright Falls. Bright Falls nie ma. A to drugie też z Alana Wake'a? Nie macie jedynki, nie macie dwójki, nie macie ósemki, nie macie dziewiątki, nie macie dziesiątki. Paradise City z Burnouta. Nie ma Paradise City. A Night City serii nie było? Kurwa, ja nie ma. Właśnie, Night City nie ma. O czym jest top lista? Najlepsze wafelki. Nuketown. Czy White Run ze Skyrima jest? White Run na miejscu 10. Okej. Okay. Morrowind? Tam jest jakieś miasto? Nie ma. Morrowind to nie jest miasto? Jak się nazywa ta pierwsza mapa do Warzona? Ta duża. Do tego. No. No, nie, żeby to nie. Gramy o tym po streamie, tak. Teraz gramy. Jakie było to miasto z PUBG? Kameczki nie, to kameczki na północy były. Verdańsk. O, Verdańsk. Nie ma. Nazywałem te mapy Far Crya, no właśnie. Nie ma. A jest Primal? Pink. Primal? Saffron City. Nie ma Primal. Czego jest? A jest Saffron City? Z Pokémonów Red chyba. Z tego. Jakie? Saffron City to było? Nie ma. Czy... Palette Town. O, napisu Krusoharów. Kurwa, mówię, że jest Palette Town. Też jest Pokémon, tak się zaczyna. Ale jak ktoś zgadnie to miasto na tym, to znaczy, że googlnął. Aha, akurat. Tristam, o! Tristam nie ma. A nie było Palette Town? Palette Town nie ma na top 10. Pelican Town. Nie ma Pelican Town. Gdynia. Poczynki. Nie ma. Poczynki. Gdyni też nie ma. Nic wam nie po... Koniec. Skończyło się. Nikt nie prosił. Skończyło się. Słuchajcie, jak się nazywało to miasto Stu Human? Miasto Stu Human? Chicago. Nawet nie wiem, czy było miasto, szczerze mówiąc. Chyba nie. Syberia. Syberia to było miasto w sferie gry Syberia? A. Tak, ale nie ma innego. Syberia. Spotkanie Syberia w kraju Syberia. A Czernobyl z tego? Z Call of Duty? Czernobyl z Call of Duty? Nie. A z Negry? A ze Stalkera coś? Nie. Właśnie, szybko poszło, a teraz...
Skończyło się, co? Mushroom Kingdom. Mushroom Kingdom nie ma na liście. Ale on to źle robi, bo on ten... to jest tak jak lekarz wychodzi i niestety pana żona, mąż mieli bardzo ciężką operację. Bardzo się staraliśmy. I się nam udało. No. Uratować jej życie. Trzyma w napięciu. Cisza, on zawsze podaje nazwę? Nie, nie ma. Z Dying Light'a te miasta. A Boże. Nie. No co wam? Nie idzie wam coś, co? Wyrupy? Ja nie wiem, czy chcę, bo jakieś pierwsza miasto porażka będzie. Już tak się nie znęcaj. No. Miasto Hogwart. Miasto Hogwart nie ma na liście. Ale jest ale Hogsmeade to jest miasteczko. Miasto Hogwart. Miasto na prawach powiatu, nie wiem, czy wiem. Miasto Hogwart. No, nie chcę powiedzieć, że się trudne wylosowało, a... No, w Red Deadzie, ale tak jest. Nie, to nie jest trudne, to jest łatwe, tylko lista jest... Miasto w Meksyku, w Red Deadzie? No, w Londynie. Nie miało nazwy? Londyn, Chicago. To Marston tam do konkretnego miasta chyba jechał do Meksyku? Springfield. Arsa Parilla czy coś? Nie ma na liście Arsa Parilli. To wypisze Lost Haven z Mafii. Lost Haven, ale to... Ty zgadujesz, czy nie ma? No słuchaj, jak już czytałem na czacie, no to już nie będę oszukiwał, że to wpadłem na to, nie? Ja nie ma. Kamurocho? Nie ma. Kamurocho to jest dzielnica. To jest dzielnica. Ale skoro było Hogwarts City, to... na prawach powiatu. Armadillo to było. Nie ma. No nie mówię Star Sabrilla. Midgar. No już był Midgar na szóstym. No wiem, ale chciałem mieć znowu sukces. Bo nie chciałem mieć pewność. Jakie jeszcze były miasta w Falloutie? Waszyngton. Waszyngton nie ma na liście. Na liście fikcyjnych miast z gier nie ma. Nie macie Metros? No, masz to. Czy Metro z tego? Z serii gier Metro? Miasto Metro? Nie ma. No. Czyli Moskwa, no. Miasto Metro z serii Metro. Czy moskiewskie Metro to jest... To. Ty, to jest GTA 1. No prawie coś miałem, słyszeliście. Coś w metrze. Co jest gdzieś pod ziemią jakieś miasto? Nie, myślałem coś mówisz, ale wszedłeś w metro i już byłeś... Dishonored City. South Park? South Park nie ma na liście. South Park, super, nie. A to miasto miasto z kryptą w Falloutie 2? Jak się nazywało? Właśnie nie mogę sobie przypomnieć. Macie Yharnam na trzecim, macie Silent Hill na czwartym, macie Raccoon City na piątym, macie Midgar na szóstym, macie Los Santos na siódmym i to jest wszystko, co macie. Jak się nazywało to miasto z Mario Odyssey? Jak się nazywała ta osada z Gotika? To jest ważne pytanie. Osada z Gotika? Czego tam było? Było podawane, ale nie było na liście. Kaza. Kim ja gram? Wielokrotnie było podawane. Dodam. Point and click? To chyba sobie ja robić, okej. Okay. Stary obóz z Gotika. Nie ma starego obozu tak z Gotika na liście. A jest obecnie zobaczyć. Willamette City chyba to się nazywało, to z Dead Rising, tak? Willamette City nie ma w top 10 tej listy. Z Crapdowna to miasto. Crapdown City. Jak się nazywało? Pablo pisze Metro Kingdom z Mario Odyssey. Metro Kingdom nie ma na liście. Lipa. Pacific City.
Pacific City z czego? Z Pacific Scrap City. Nie, nie ma na liście. A Saintsi z jakiego miasta byli? Z Row. To nie było prawdziwego miasta? Z Row? Nie ma Row. No bo Saints Row, no. To było Stillwater. Nie ma Stillwater. To też brzmi jak Red Redemption. A to jest Dodgeball. Nie, Dodgeball nie ma na liście. Jakie są miasta? Są miasta. Tatooine. Iron Force Tatooine. Nie ma na liście. Ty kurwa. Coruscant. Kakariko z Zeldy, ja nie wiem, są takie miasta. Kakariko. Co? Kako? Kakariko i Hateno, co wy nie znacie? Z Zeldy miast. Znowu nie masz. Midgar Bedlagiko już był. Na miejscu szóstym jest. No, Thais Tibi na pewno jest. Cokolwiek powiedziałeś, nie ma tego na liście. Kurde, no. Kaza są tylko wymyślone, nie ma żadnych prawdziwych. Nie macie jedynki, nie macie dwójki. A jedynka łatwa? Jedynka jest łatwa. Mamy, tylko jeszcze ci nie powiedzieliśmy. Jedynka jest łatwa. Easy City. Co ja gram? Jesus Christ. Słuchajcie, jedynka jest łatwa. Sprawdzaliśmy Bedagi Kozłowa. Największy. A macie dziesiątkę? Zgadliście ten przecież White Run. No oczywiście. Tej gry znanej przecież. Zwowa. Zwowa tego znanego. Co jest na miejscu pierwszym? To mi się nie podoba, że pierwszego nie... Nie macie jedynki. No. Jakiś super popularny musi być. Jakiś turbo super popularny musi być. Turbo, to jest jakieś podpowiedź, mówię wam. Jest jakieś miasto w Fortnite? W Fortnite? No. Fortnite City. Jak super popularny. Minecraft City. O, Minecraft City. Nie ma Minecraft City. A Roblox Town? Roblox Town również nie ma na liście. Nie ma nowych gradów, było już mówione. Menzoberranzan pisze cover. O, to by było coś, jakby było Menzoberranzan. Nie ma na liście tego. Nie? Okay. Czekaj, aż jeden powiesz. Oakmont Shrinking City nie będzie. Shrinky City. Shrinky City. Shrinky City ani Sinking City nie ma na liście. Czy to jest polska lista? Nie. Okay, nie kto ją przygotował? Ty znasz tych ludzi? Chcę wam mówić, bo wtedy Łuki czy reszta po prostu wygooglują całą i wam przepiszą, tak jak ostatnio, więc... Revachol! Co? To Revachol to było miasto? Z tego? Czy Disco? Z Disco Elysium? Tak, ale nie ma na liście. Tak, ale nie. Ale to by było coś, no to... Neo Tokio? Czym było Neo Tokio? Myślę, w wielu miejscach było Neo Tokio. Nieważne, jak jest na liście, to nieważne, w czym było. No, na pewno musi być coś z Nintendo, pisze skaza, i trochę się zgadzam, ale... ale Neo Tokio to Akira? To jest Akira chyba. Jak to się otwiera? Fort Joy. Była. O, Fort Joy! Nie ma na liście. Divinity. No, ale jak nie ma Baldur's Gate'a, to... O czym rozmawiamy, nie? Nie. Wstyd takie listy robić. Oszedł. Traverse Town z Kingdom Hearts. Pisze. Na miejscu pierwszym Traverse Town z Kingdom Hearts. Który napisał? No, w życiu bym tego nie zgadzał. Heszelele, życiu... proszę bardzo. No i kto robi listę? Nie powiem. Ja w grach wideo i na pierwszym jest... Azjaci jacyś, no. Kingdom Hearts. Weeby to nie robiło. A nie ma tego Tristan z Diablo.
No bo to są, to jest amerykańska lista, musisz zrozumieć, że jest inna. No ale wiesz, ja raczej... Amerykańscy samuraje to robili. Amerykańska młodzież. New Donk City się nazywało to miasto z Mario. New Donk City na miejscu drugim. Serio? No to... A Metro City? No, myślałem, że Metro Kingdom to właśnie było... Nie, to największe to New York City się nazywało New Donk City. Okej, okay, no to tak. Czyli to ja trochę zgadłem, ale mi powiedzieli, jak się nazywało. Dobra, nie macie ósemki, nie macie dziewiątki. Ósemki nie zgadniecie za chuj. Chyba, że ktoś już to wygooglował i napisze na... Nie, no tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Przed chwilką Quest przeczytał jedynkę. Nie bawimy się tak, że czat googluje i sprawdza, bo to nie byłoby zabawy wtedy. Okej, okay, ale ja akurat... City 17 nie ma na liście. Akurat... A jest jakieś miasto w tej grze, co się rzepę robi? Co się rzepę robi? Nie. No. Animal Crossing to jest wyspa. Okej. Okay. Co ja robię teraz? Co ja? Wrażenie, że... A strzelam po prostu, tak? Wow. Wyłączyłem jakieś miasto, tam jakieś... To jest Kubar... Tower Defense. O, Tower Defense. Ale jak one zapierdzielają... Tak, to tam było odgrywane. Bo masz stawiać wieżyczki, ty nie jesteś od zabijania. Actually New Donk City to jest Metro Kingdom, czyli punkt dla questa. No, już mogłeś mi dać chyba. To było super. Super. Musisz na samym środku mapy ustawić pierwsze wieżyczki. Wiem, ale nie wiem, jak się buduje. Nie mam... A persona ma jakieś miasto? Takie menu, że się nad tobą poka... O, masz. No ale zacznij konkretne. Wave i wyjdź do nie, mapy. Nie, persona jest, każda część jest inna, jest chyba w innym w ogóle miejscu, więc to pewnie nie ten. Jesteś z persony, Kubar? Nie ma nic persony. Okej, okay. Tak myślałem. Nawet nie wiedziałbym, co... Nawet nie wiedziałbym, Bohem mówi, że listy top 10 na ogół są z dupy. Ostatnio pisałem, po 10 robotów sprzątających nie było ani jednej nieopłaconej listy. No w internecie już mało co jest wartościowego, wszystko jest opłacone. No, więc jebani twórcy Kingdom Hearts. Nie mogą zgadnąć 8 i 9 miejsca na liście największych miast w grach wideo. No, nie największych, tylko najważniejszych, nie, największych, tak? No. Właśnie. O, to powierzchniowo to wiesz. Gotham jest większe. Sprzedałeś się Big Game tą listą i teraz... Big Game. Bo jest tylko właśnie, Kowaldorzum, jest tylko 8 ważnych miast. Tak? Ta lista ma 10. Wadliwa lista. No fajne. Zabiję się piłką. Call of Duty 1 była w Warszawie? To nie. Tam był ten, Czernobyl. Nie, kurczę. W czwórce, sorry. Bo to był Modern Warfare. Normalnie bym wam zaczął pomagać, ale... Tam może być coś znowu, coś japońskiego, coś o czym w ogóle nie pomyślimy. Więc musimy myśleć poza pudełkiem. Mhm. Ale ja lubię moje pudełko. No wiem, ale musisz wyjść z twojego pudełka na chwilę. Jakie to są takie super popularne gry japońskie? Monster Hunter, ale tam chyba nie ma takiego. Devil May Cry, on tam w jakimś mieście jest? Nie wiem. Bayonetta. Dante City. Dante City, tak. Nie ma Dante City. Metal Gear Solid ma jakieś miasto? Właśnie. Nie ma. Tam też jest wyspa chyba, a potem jest tankowiec, a potem nie wiem co. Bayview. Nie ma Bayview. Rockport. Gdzie to jest Rockport? Nie wiem, czytacie wszystko, co wam czat mówi teraz, więc ja... No ale musimy mówić, co to jest, czy nie. Mówić, nie, Rockport nie ma na... Pelican Town ze Stardew Valley. Nie ma Pelican Town. Springfield. Pytałem o Springfield, ale chyba mówił, że nie ma. City 11, już 1000 razy już mówiliśmy, że nie było City 9. Dziewiątkę byliście we franczyzie. London, Paryż, bo to Assassin's Creed, jakieś Origins City, coś, nie wiem. Nie. Valhalla. Nie. No to raczej franczyzie.
Japońskiej franczyzie? Nie powiem ci. Czyli tak. A coś, kurwa, coś z Pokemonów. Bo to jest z Pokemonów, tam pewnie kurde jest 1000 części i 1000 tych miast. A ta ruda, co na dinozaurach jeździ, tam jakieś miasto było? Dobra, powiem ci, że to nie jest to. Pomogę ci. Ruda, co na dinozaurach jeździ. A nie jest o tym gra? Przepraszam bardzo. No jest. No. Lindel? No, faktycznie może być coś z Elden Ringa. Teraz już... Macie White Run, nie? No było. Z White Run City. The Game. Są miasta, których nie było tych gier. Znaczy, nie ma podwójnych. Co? Co on mówi teraz? River City. Nie. Lake City. Jak było City 17, to City 18, tak? 19? 20? Nie, żadne z... 21? Jak nazywają te miasta z beat'em up'ów? Może we... Dobre pytanie. Może we Falloutie faktycznie coś jeszcze jest. Co to było? Metro City. Metro City. Metro City już było. Nekropolis, może. Miasto z Metino? Co? Miasto z Metino, nawet nie wiem. Metino to ten MMO, nie? Diamond City, Fallouta. Diamond City, na miejscu 9. Serio? To na Kikoshima idzie. Wood Oak City. Czyli zostało nam to najchujowsze, tak? Tak. I to nie jest Blighttown. I to nie jest Blighttown. I nie jest Fallouta. Z Fallouta już, no, już jest Diamond City, więc już nie ma, nie powtarza się. Okej. Już wynicza się w New Yorku, nie? Seven City z Duck and Dex. Snagburg? Co? O Boże. Snagburg. Snagburg. Snagburg? Nie. To, który to napisał? Jak będzie Snagburg, to ja wychodzę. MQ już, nie. To jest z Bugsnaxów, tak? Tak. Miasto z Beyond Good and Evil. Nie wiem. Beyond City. Mhm. Nie. No i jak zwykle Kubar zepsuł stream, no. Siadła atmosfera. Mogło być proste, gdybyście tylko trzymali ryje na kłódkę. A byliśmy we franczyzie, tego trudnego? Wy? Wy no. Nie. Ale widziałem kątem oka, czat był przez chwilę. Okej, czyli trzeba czat sprawdzić. Wygrałem z to, no i co z tego? Bowerstone's Fable. Nie. Team City. To co tak długo sprawdzasz? Jackson's The Last of Us. Miasto i Yakuza może jest. Yakuza tam. Spróbuj jeszcze raz ten Hogwarts City. Halo City. Halo City. Lavender Town. Nie. To jest pokój, nie? Verdant Turf. No? Haran jest z tego, z Dying Lighta, nie? Miasto z Dishonora. Miasto z Dishonora. Przypomnę sobie, jak się nazywa. Dunwell? Nie ma. Dunwell. Nie ma. W top 10. Miasto Aniołów z Titanfall 2. Czy jest jakieś miasto w Chrono Trigger? O, to jest dobre pytanie. Lego City, ale by było jakby to było Lego City. Lego City, nie. Nie rób. Co za jebany powiedział tak, że jakby to było to. Jak może? Ale London mówię. Ale no Lego proszę City was, Lego City byłoby takie do niezgadnięcia, tak? No.
No dopiero po 35 minutach na to. Ale mamy jeszcze 26 minut, więc jeszcze się uda. Ja muszę zacząć jakąś listę gier. Tak, Kuba, dobrze. Kolego, tak się nie robi. W Polsce byś lepę za to dostała. Czuję, że nie tylko w Polsce. W Dragon Age'a miasta, jakie tam było duże miasto. Kuba, a Portia? Portia? Nie. Z gry My Time at Portia. Yes. Czy na pewno to jest? Szanuję, czy mówimy o tym samym? A, o tym. To też nie. Trzeba doprecyzować. Jak nie Tristam, to może New Tristam. A miasto z Hollow Knighta? Jak się nazywa miasto z Hollow Knighta? O Boże. Lighttown. Kurde. No ten Bugsnax, no. Każesz mi sprawdzać, żeby powiedzieć, że to nie to, tak? Trochę tak. Kirkwall. City of Tears to jest to na dole, a... Nie. Nie ma w top 10. A nie wiem, jak to się nazywa, to... Ta wiocha na górze. Czemu on lewituje? Borderlands. Sanctuary z Borderlands? Nie. To jest jakieś miasto w Vampire Survivor? Nie. Chyba nie. Fabryka może być? A, to też jest w Czarkowie. Nuketown. Pytałem o Nuketown. Małpia Wyspa. Pytałeś. Nie i nie. Village z Resident Evil Village. Co? Village z Resident Evil Village. Smart. Wciąż nie. Monkey Island z Monkey Island. Tak. Jesteśmy Mass już Effecta. Na tym etapie, tak? Zgadywania. Pytaliśmy o Cytadelę z Mass Effecta. Kuba mówił, że nie ma. Cytadela nie. Jak się nazywa miasto z League of Legends? Co się dzieje Arkane na przykład tam? O Jezu. Wow. Nie widziałem. Takie pytania. Nie szukałbym nawet. Ja też nie widziałem. Pewnie to jest to. Carcassonne z tej gry. Carcassonne. Mars z tej gry. Reformacja Mars. Przepraszam. Carcassonne nie może być, ponieważ Carcassonne jest faktycznym miejscem. Miasto i gminy. Nerd. Jest. Tak. Nerd. Siadaj, nerd. Tak jest. Oddawaj okulary. To mapa z Apexa. Miasto z talizmana. Która? To miasto, co stawiasz, jak w Loop Hero grasz. A, super. To było fajne, gdy było na miejscu szóstym, nie? A, to będzie jakiś totalnie z dupy. No ale czaty gdzieś niby liznął to. No ale wiesz, w tym milionie wiadomości znajdź. Saint-Denis. Tak, Łonomaki z Isaaca. Dobra, było w Red Dead Redemption 2. Nie. Traverse Kingdom było. Było. Na miejscu pierwszym jest Traverse Town. Tak, fakt, że nie ma wrót Baldura to jest. No. Oh shit. Blackwater RDR. Miasto, ale nie ma w top 10. To by Kuba. Trzeba myśleć, że to faktycznie Kuba by powiedział, że to jakieś pojebane. To jest mocno robnięte miasto. Guild Village z Dead Cells. No to może płatać. Guild Village Dead Cells nie. Czy Spyro dzieje się w jakimś mieście? Albo Jack and Dexter, albo ten Ratchet and Clank. Czy wszystkie Sleeping Dogs to był Hong Kong? To był Hong Kong chyba, nie? Wiesz, że nie wiem. Crazy Town. Tak.
Crazy Town to nie był taki zespół? Come my lady, come my lady, you my butterfly, sugar, you my butterfly, sugar, baby. Sigil Stormenta. To nie ma tego. To tego nie ma. Akurat tego nie. Nawet jak się zaśpiewa. Sigil nie ma. Czatem grasz czy z nami? Z nami. Zapomniałem się przez chwilę. Icewind Dale. Nie. Planescape Torment City. Super, nie. Miasto z Elden Scrolls Online. Tak, zacznijcie wymieniać tytuły gier City. Jak się nazywa miasto z Elder Scrolls Online? Miasto z Elder Scrolls Online, ale już jest White Town. White Run. Nie ma, nie powtarzałem się. White Town. Okej. Portland. Jest jakieś miasto z Pokemonów? New Leaf City, czy coś, nie wiem. Nie. Ecruteak City z Pokémon Silver. Co? Ecruteak City z Pokémon Silver. Ecruteak City na miejscu 8. Wypierdolisz. Pokémon Silver. Co to jest? Zamykaj. Pierwsze słyszę. Zobaczę, bo ja nie wiem, czy grałem w Silver. No tak, co, to było proszę was, jedynkę przeczytaliście z czata i ósemkę przeczytaliście z czata. Łatwo było. Nie poszło. Kiko pisał o poprzednich. Kiko pisał Rutek City chyba z 6 razy i sobie myślę, nie przeczytajcie. Bo my wiedzieliśmy, nie chcieliśmy się zabawić. No, ale dużo... Dużo z tego, dużo z Pokemonów. No głupia lista. Głupia. Oj, ale to oszukałeś nas, Kuber. No. Okej, okay, tak. Bo pytałem cię, czy powiedziałeś, że nie byliśmy ani przez moment w tym, a mówiłem Pallet Town, mówiłem to drugie miasto z Pokemonów, duże miasto. Mówiłem, że nie. Mówiłem. Nie wymieniał. Powiedziałem, że mówiliśmy jeszcze tam. My nie byliśmy, a czat był. Czat we franczyzie. Tak. No, ale ja też byłem we franczyzie, powiedziałeś, że my nie byliśmy we franczyzie, a mówiłem dużo razy Pokemonowe miasto. To jest tradycyjna historia. Ja wtedy mówiłem, Palettown mówiłem. Tak mamy się bawić, Kuba, że naprawdę. Nawet ja mówiłem Palettown. Dobra, dobra. Boli was. Te 19 minut. Te 19 minut. Nie, tak mówił Palettown. To jest prawda, kurwa. Ja mówię. Ja mówię na polskiej. Pokonałeś mnie. Ja nie szukałem Pokemona. Jasne. Tak. Kuba mądry, bo ta ma historia. Oszukuje nas. Mądry, bo z telewizora czyta listę, to wie. Prompter sobie zamontował. No, jakbyś tam miał zgadnąć bez tej listy, to byś był taki. A, bez listy byś nie był taki. Inna śpiewka by była. Jasne. Wow, ta gra ma intro. Fajne było z tym samochodem. Mm-hmm. Na której jesteś? Zdążysz? Robię co mogę. Robię właśnie co mogę, ale są takie gry pokroju tego, że jest point and click i to już jest pachnie niedzielą. Dobra, ta jest trudna, dawaj następną. No. Dasz radę. Póki co, która twoja ulubiona? Malowanie czołgiem, nie? Malowanie czołgiem było super, ale była też ta gra, gdzie się zmieniało postaciami i każdy miał inne umiejętności, można było zrobić ścieżki na tym, to było fajne. A ci czarodzieje, co grają w tego, w zbijaka? Katanami? Też to było fajne. Ciężkie. Ale było fajne. Ninja, który był chyba tam na trzeci czy czwarty, był spoko, nie? No i fajne było o tym gościu, ale mogę ci, mogę już wam powiedzieć, że z tych gier, które ja grałem za dzieciaka na Atari, nie ma tutaj nic. Tych klonów. No nie ma Country. No, ale to chyba nie o to chodziło, żeby były klony, tylko były oryginalne. No nie, no to są klony, nie? Gier, które faktycznie istniały, nie? Na spektrum i tak dalej. Nie wydaje mi się, wydaje nie, mi się. Nie, to miały być gry, które mogłyby wyjść na to, ale tak. Pomysły są jakby. Nie, narzędzia są. Jak brałeś tam z nagrywalni gier, nie? Tą kasetę, gdzie było ich na tej kasecie 100, nie? No. To były takie tego typu gry. No to się wszystko zgadza. Tego typu gry, ale to nie są klony. Tylko oni sobie chcieli wymyślić swoje, a nie klonować. Tylko nie było takich, które ja grałem, nie? Które ja lubiłem grać.
No to się wszystko zgadza. Bo ty nie lubisz grać. Wow. Jesteście wciąż słoni po tych miastach, co? Nie. I po tym, żeby nie oszukałeś, to tak. Ja jestem słony od tej pierwszej listy. Graliście na propos takich chodzonych i strzelanych, bo Chaos Engine to wiadomo, był dobry. Chaos Engine to był... Tą drogą on się w Stanach inaczej chyba nazywał. No właśnie. Miały inny tytuł. Chaos Engine. No, on był ostatnio zremasterowany. A to grałem chyba na Amidze już. Ja grałem na PC-cie, tak? Chaos Engine. Nie pamiętam, jaki był inny tytuł. Ale a propos takich chodzonych i strzelanych w Warzone na Amidze graliście? Już Warzone. Wtedy było Battle Royale? Kurde. Nie ta Warzone. Ważone mówiliśmy na to. Ważone. Też się taki Ważone jeszcze istnieje w ogóle? W sensie, czy działają serwery do Ważone? Oczywiście. Mówisz o Call of Duty? Call of Duty? Wow. Tak. Oczywiście, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ale nie ma ludzi, tak? Czy są? Nie, co? Pewno ludzi gra. Pewno ludzi gra. No my nie gramy. To będzie Marvel Capcom Collection w sobotę. Nie. Ja bym chciał, ale nie będzie. Ale kod możesz przysłać. Ja bym bardzo chciał, ale koda nie ma. Ta gra kosztuje 60 baków, a ja potrzebuję z niej tylko Punishera tak naprawdę, więc... O. Czy Lego Hobbit? No, Kurskarów może być, ale teraz jak mamy na Prime'a, to może być Lego Hobbit. Wreszcie jest szansa. Wow. Że będzie niż przed streamem. Mhm, tak. O 100% wzrosły szanse. A tak, można serię z tego, z Lego Hobbit. O. To byłoby zajebiste. Tak. O, ale to jak skończymy z Fallouta 76 serii. Tak. Myślę, że powinniśmy... Zobacz, bo my kurde, czasem się zastanawiamy, a mamy kurde wszystkie gry Lego, nie przegramy. No. Ale to jest śmieszne, bo Tartak recenzował Lego Indiana Jones, kiedy powiedział, że nienawidzi tych gier i przestał w nie grać, a nie w Lego ja mam, ale Indiana Jones. Ja mam nieprześnięte dużo tych gier Lego, głównie dlatego, że mi się nie podobają, ale tak. No jest bardzo dużo gier do zagrania. I bardzo ich nie lubię przede wszystkim. Nie, ja Indiana Jonesa kupiłem, był w pakiecie. Czasem były takie pakiety, że dwie gry były na jednej płycie. I tam miałem Indianę i coś jeszcze, nie pamiętam, Kung Fu Panda albo coś w tym stylu, nie? I tam oczywiście na tej... Były takie albo ten Avatar, co się wciskało B 20 razy i był calak. To jest ciekawe, każdy grał w tutorial tylko w tej grze, a to podobno jest super gra, a zniszczona właśnie przez Chivosy. Pure i Lego Indiana? Może tak. No, były takie pakiety z Kung Fu Pandą, Purem. No, ja brałem dlatego, że był Indiana i tak mi się ta gra nie podobała, że ją do domu dziecka oddałem. Wtedy jakaś akcja była. W sensie są takie rzeczy, że czasem kupię jakiś komiks, książkę, album, grę, coś takiego, że mi się mówi, to jednak nie dla mnie. Idzie na półkę i zapominam. A są takie rzeczy, które mi się tak nie podobają, że muszę się tego pozbyć z domu. W sensie gry się musiałem pozbyć. Tak? Miałem jedno z taką Tak, miałem kilka takich komiksów, które stwierdziłem, że absolutnie nawet nie chcę mieć ich w domu. I właśnie tak było z Lego. Także tak Quest, mamy masę gier do ogrania z serii Lego. Jakieś 1000. A graliście kiedyś w grę, która nazywa Agent USA? Jeździło się pociągiem po Stanach i walczyło z kinda COVID-em. To jest jakaś nowa gra? Nie, no Atari. Ja znam taką kartę z tego, ze Snapa Marvelowego. Okej. Okay. Nie znam tego. Fajna jest ta gra. Nie wiem, o co w niej chodzi. Kurde, widzę, ale nie. Natomiast czasem sobie zapominam o tej grze i potem mi się przypomina, a teraz aktualnie jestem w tym stanie, że jej nie pamiętam, ale miałem na Atari taką grę, że to normalnie był prekursor GTA. Łaziło się po mieście, które widziałeś z góry i mogłeś wchodzić do różnych lokali. Mm-hmm. Jeździło się autem. Do środka. Tak, to się nazywało... Tak, i w lokalach były różne takie minigierki. Minigierki. I trzeba było parkować, bo jak zaparkowałeś w miejscu, to ci auto holowali.
Pamiętam, że początek był taki intro, że wjeżdżałeś do miasta taką drogą i była taka tablica z nazwą tego miasta. No to był Nowy Jork, nie? Nawet było tam... A? Ale jak to się nazywało, to nie pamiętam, ale też grałem to właśnie bardzo dużo. Hobbitowe pisze, ja pierdolę, nie masz rodziców, mieszkasz w domu dziecka i jeszcze Lego Hobbit dostajesz. To był Lego, ale tak. To, że on nie lubi tej gry, nie znaczy, że to nie jest... Szacun, że coś ci się tak bardzo nie podoba, że oddajesz do domu dziecka. Bo była akurat jakaś akcja, pamiętam, była na 360, Poligamia też chyba pisała, że tam jakieś zbiórka gier do domów dziecka, myślę sobie, to nie będę sprzedawał tego Lego. Dobrze, czy coś wyrywam oddać z podłogi? Co? A dla dzieciaków Lego będzie w sam raz. A Kubar bym mógł tego Ringfita oddać do domu dziecka, to nie, to kisi. No, nawet nie otworzył. Mhm. Nie mógłbyś wysłać Kubar. Mhm. Trzymałbyś folii, nie? Mam folii właśnie. Ja korzystałbym. Co się robi w tej grze? Widzę, że kucasz i skaczesz. No kucam i skaczę i... A skok z przykucem można jak w Half-Life'ie? Nie. Serio, wcisnąłem już wszystko, nie ma innych przycisków. Hop i przykuc. Robię hop i przykuc. Hop, przykuc. Okej, okay, gra się nazywała Kubar New York City The Big Apple. To właśnie, tak. Ja cię pieprzę, ale to była gra. Była zajebista gra. Normalny open world. Nawet jest budynek United Nations. Hospital, może którymś przyciskiem się otwiera drzwi, czy nie? No, próbowałem wszystko już przy tych drzwiach. Nie mogę wyjść, nie mogę nic, mam tylko skok i kucnięcie, to była cała gra. To zmieni grę. Jestem w Combat Arts właśnie. Kombatant. Wow, jaka zmiana. First Blood. Okej, okay, to też nie rozumiem, co robię. Czemu? To jest mrówka? Aha, czyli niczym w tym Arkonie, w tych szachach. Nie, to jest typowy Isaac. Ja tak sobie Isaaca wyobrażam. To sobie źle wyobrażam. To bardzo źle sobie go wyobrażasz. Tak wygląda przestań, Isaac, tak? Twoimi oczami. To jest dla mnie tak ważna gra, że przestań sobie ją wyobrażać nawet. No, zapomnij, że istnieje. 100% Isaac to jest. Czy oni się zacięli, czerwoni? Ty się cieszy, że się zacięli, bo oni mają przewagę liczebną nad tobą. Gdzie tam rzucaj tymi jabłkami w nich? Aha, po prostu przywalił mi. Okej. Okay. Ale wygrałeś. Nie, on wygrał. Tak sobie Isaaca wyobrażam, no. Nie wchodź z nimi w interakcję. Nie rozmawiaj z tymi ludźmi. Masz przewagę liczebną, starczy, że... No, tylko będziesz... Ten AI no, jest dość... Ale jego jest jeszcze gorszy. To Perzasty mówi, że tak wygląda Final Fantasy VII jego oczami. No. Znasz ich w ogóle? Tych ludzi? Znaczy swoich, ci, tak, tamtych nie. Ci, co ten groszek noszą, ty ich znasz? Moich, zobacz, tak. Twoi koledzy? Koledzy z pracy? Czy ja mogę tam przejść i zacząć atakować ich królową matkę? Ale po co? No żeby jak to szybciej wygrać, bo tych kulek tutaj jest... Co ci ona zrobiła? Tak, to ci zrobiła tamta matka. Wow. No znaczy, i tak jest tylko byś... jedna, to szanuj. Jak ty będziesz tracił za chłopków, tak będziesz chłopków tracił. Mrówków, chłopków. Ludzików tych. Czyli tutaj wygrywa Alon... prostu, który miał więcej życia. Chyba tak. No nie możesz dwóch nieść. Nie mogę.
No i są tacy faktycznie głupi. Ten czerwony to z tamtego, za tego murka nie wyszedł 10 minut. No. Przywal mu jeszcze i w ogóle wygrasz. Wiem, oni go już pokonają tutaj. No czy ja mogę teraz właśnie... O. Atakuj. Szturmuj. Robię. Szturm. Szturm. Rzuć matkę kijem. W końcu coś robię? Podnoszą tam wielokrotność swojego ciężaru, więc... No, coś wszystkich robię? Gier tam mi się najbardziej podoba. Ja też. O, to jest Isaac? To jest najlepszy. Is this Isaac? Ja coś robię. Isaac. Tak. Poza tym, że nie produkuje... A wejdź w nią. Hehe. Okej. No. Misją... Sukces. Sukcesu. I przejąłem naszą tutaj. Na ile gier? Ile jeszcze mi zostało? Jeszcze 3 zostały? No właśnie, pojedziesz dalej. No to... Była ciekawa gra. Hop, hop! Kurde, dam radę wszystkie. Hop, hop, mój chłopie. Weźcie gdzieś, znajdźcie listę tych i wrzućcie na listę, żeby Mike zawału dostał, co? Jakieś głupoty gadają. Ten mi o, się podoba. Alfa to jest ten z okładki. Kwar. Kwar ładnie wygląda. Glory is living this morning. Zobacz, o, jakieś intro i gadanie. Jest pełen dubbing? Jest pełen. Przypomniał mi aktorski. Się... Przypomniała mi się ta gra Organ Donor, nie? Organ Trader, co była w Game Passie. To Organ... Warlord? Space Organ Trader, Warlord. Czemu oni podskakują? Latka mam, bardzo przyjemna. Gdzie podskakiwać te przeszkody? Ale nie robisz nic, to było wszystko... I już się poddajesz, tak? Po prostu nie umiesz. Już ci nie poszło. Już ci nie Organ Trading Company, tak. Seaside Drive, o widzicie, w końcu coś. Na dwóch zagraj. Ale w ślizg. Widziałeś jak szedł bokiem? A, się strzela, myślałem, że będzie jak... O, Space Warlord Organ Trading Simulator. No, i to jest super gra. No i to jest super. Jak Moon Patrol trochę. To tylko faktycznie. To tylko te samochody. Moon Patrol była fajna gra, pamiętam. Moon Patrol to był sztos. Tego, że miałem na Atari, to pamiętam grałem na tym, na automacie z Moon Patrola. Dobra, to jest super gra. To w sumie grasz w tą grę tak jak we wszystkie inne, co? Wow! Erutek City tylko słyszę, jak tak mówisz. Te wszystkie są tam sobie... Przenosisz to doświadczenia. Co sam tam tego tysiaka nabijasz, nie? To tak właśnie jest. Te tak, to się akurat zgadza. Kurde, niesamowita ta gra. No, 3D jest, nie? Ale widzicie, jak one wychodzą z głębia. Z głętem? Z ekranu? Z Guantanamo? Głębia. Z ekranu. O, one wychodzą z głębia. Przecież mniejszy jest też, że one spadają w dół. No oj, te... To jest taki Tetris, tylko że jesteś na dole, a one spadają na ciebie. Musisz zestrzeliwać je, wiesz? Wiesz co, bo one jak są blisko już, to już jest... Ała. No jak czerwone to spokoje, no. Czy tylko jest czerwone, to już jest... No, jeszcze Bullet Hell, bo... No nie, to by to nie pójdzie w tego. On to nigdy nie był dobry. Tak, to nie. Kolorowych, nie? To nie. Kurde, no. Nie, to lepiej wróć do tych gier, to tam... Krawędzie tam na żółto pomalowane, tak. Żebyś wiedział, gdzie wchodzi. Okay. To Perzasty pyta, że skoro grałeś 50 gier, to będzie długi odcinek w sobotę. UFO 50 special będzie. Pamiętaj, że musisz każdą omówić. Muszę każdą. O co chodzi. I nie będzie w dwóch słowach w kierowniku coś tam dopowiem. A tak w której zrobisz okładkę? Ta mi się podoba. Ta, tak?
O, no zobacz, jest super. Pani detektyw agent jest. Agent Lee. Cybersowy. Detektyw agent USA. Bardzo mi się podoba to. Są faktycznie cybersowy. O, zobacz. Z tego możemy zrobić okładkę. Super, bo okładka. Chicago. Łap screena. Chicago. Idziemy. Ja będę ten przypakowany. Patrzcie się na tą grę. Ty masz być ten zielony. Uuu, to pewnie będzie tak, to będzie fajnie. A będzie taką gramy? Grę... Alcatraz? No, rzutę gram tam. Nie. Szło się, tak jak tutaj, szło się w prawo policjantem ze słota i strzelało się do więźniów. Bo tam było oczywiście, to nie tak, że strzelali do więźniów, wow. Do więźniów. Tylko oczywiście był jakiś tam riot. I można było wchodzić do drzwi, jak wchodziłeś do drzwi, to się zmieniało w pseudo 3D i trzeba było strzelać z oczu wtedy w środku, w budynkach. Ciekawe. To nie jest oczu? A no, potem chowało się laserami? I się chowało, no i granaty się rzucało. No. To była fajna gra, trudna była. Nie wiedziałem nigdy, jak się gra, jak się wchodzi do budynku. Jest tylko na zewnątrz. Rzygałeś, tak? Bo nie mogłeś zmienić tego trzeciego poziomu. Tak, dlatego, że rzygałem. 25 lat miałem i rzygałem. Tak. Strzelanie do więźniów to brzmi dość prosto. Bo to oni byli zbuntowani więźniowie, oni przejęli więzienia, a więźniom nie wiem, czy wiesz, więźniom nie wolno przejmować więzienia wtedy. Nie? Nie wiedziałem. Kurde. Takie więźniowie mają małą listę rzeczy, które mają nie robić. Tak. To jest coś na górze. I przejmowanie więzienia jest wysoko. Tak, i oni nie mogą, w związku z czym było w pełni usadzone. Chyba, bo pewnie musisz wsiąść do dźwigu i też tego zrobić. Nie ma przycisku wsiadania do dźwigu. I kopnij. No. Pnij za nim i kopnij, pnij go. Albo stań na tej łysze, na tych widłach, to pojadą do góry. Na łysze, stań na łysze. Nie da się stać na łysze. Zostań łotyszem. Ty potrafisz jednak w te gry grać. No, kurde, a cię rozbroiło nawet ostatnio. O sowach gra, wiesz co? Gra o sowach. Ale żeby sowa? Gra o sowach cię położyłem. Panie, to napisane, jak się mało gra, no. Chcesz tą grę, czy? Kurde, chcę odinstalować tylko to Cyber Owls właśnie. Proszę mi zostawić 49. Ja nie chcę tego. UFO 49. I zniżkę poproszę. To było, to było okay, fajne. To było spoko. To z rybką było całkiem niezłe. To było super. Mortal 2. Mógłbyś taki Squire dzisiaj. Gra numer 32, Mortal 2. Kombat. To było... Mi się podobało o tym gościu, którego przychodzi śmigłowiec i cała jego misja to jest taka, żeby zginąć w dobrym miejscu, żeby następny koleś mógł przebiec. Najbardziej mi się podobało, jak się wbił w ścianę i płyła z niego półka. Okej. Jak wrzucił. Dobrze. Jak się dzieje? Gratulacje, czat. Zgadliście w tym tygodniu top 10 miast. Oburzające. Brawa dla was. Pirackiemu. Coś, czego moim kolegom tutaj na antenie się nie udało w tym tygodniu. Także to sobie możecie przypisać na pewno. My spadamy. Może być sport w tym tygodniu jeszcze. Na pewno będzie podcast w sobotę, wieczorową porą na wszystkich waszych ulubionych programach do odsłuchiwania podcastów. Mm-hmm. I to będzie chyba cały nasz tydzień, więc tym samym my spadamy. Jeszcze raz dzięki czat. Panowie, no przykro mi tych miast, nie udało wam się, próbowaliście. Nie zgadłem wszystkim. Wyłącz to. Widzimy się następnym razem, trzymajcie się, bye! Weź się. Pa, pa. Thank you.